I teraz tak, nasza sytuacja. Żołnierze NATO, oto nasza misja, stanąć do walki z obcą rasą na Wyspach Ameryki Południowej. Jesteśmy grupą uderzeniową drugiej floty Stanów Zjednoczonych, wsparci również przez jednostki NATO. Naszym celem jest obrona ludzkości, gotowi na akcję, gotowi na zwycięstwo. Nie wiemy, czy wszyscy wrócimy żywi, ale ludzkość potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek. Waszą misją jest zniszczenie stacji nadawczych oraz zdobycie miasta Kalamar. Kalmar, No, co? wykonanie to wiadomo. Jesteście najlepsi. Damy radę, chyba. No i nasze sygnały to jest tak: Papa, czyli ja, Alfa i Foki oraz Top Gun, czyli piloci. I w prawym górnym rogu macie radyjkę od razu, nie? Można startować. Dobra. O Wszyscy kurwa, błąd. mają? Jak błąd? No wiem, odskoczył błąd na mapie, ale tam już chuj. Aha, okej, okay. No to po pierwsze, w prawym górnym rogu macie radyjka, co nie? Ustawcie je sobie tak, jak mają być. Każdy wie, jak to działa. Teraz rysuję Brawo, Czech, mój ktoś fokus. wycenił? Nikt nie zmieniał, super, zajebiście. Kurwa. Macie oznaczony lotniskowiec Fajnie, tak. oraz okręt przy nim, na którym zrzucacie foki. I foki później wsiadają do łódek. Alfa? Nikt się kurwa nie ustawił chyba. Dobra, zaraz im powiemy. Radio, Czech. 70 jest główne nasze? I między dowodami. Jest problem. A 90 jest Słucham między się. lotnictwem. 90 nie ustawię na długim, bo stawia 89 jest pogonienie. maksymalnie na długim. No ustawiajcie 8. 89. 8 jak? 89. 89. Też nie pyknie, bo To dziew... 87 jest No to wybite. 80 ustawi, nie narzekajcie. Nie. Dobra, to najmniej ważne akurat. Radio, Czech. Ostatni Radio, do Czech. ciebie. Poprawne. Zaraz drugie ustawię. Kontynuując. Na mapie macie narysowane, w sensie zapisane, punkt lądowania. Mniej więcej w tym punkcie ląduje śmigłowiec wraz z Bravo, tak? Bravo w Z końcu Alfą. mamy. Z Alfą, przepraszam, z Alfą. I wraz z Sealsami, w sensie z Fokami, szturmujecie bazę wroga. Foki mają uderzyć z wody, a Alfa ma uderzyć z lądu. To jak bardzo szybciej muszą polecieć Sealsi, żeby trafić do łódek i łódką przepłynąć z wody, skoro Bravo będzie, czyli Alfa będzie rzucona prosto na punkt lądowania, który jest jakiś maksymalnie kilometr od celu? W tym czasie Alfa ma obczaić teren, gdzieś sobie przeanalizować, gdzie są wrogowie, jak to zrobić i tak dalej, i czekać na sygnał od Fok. Tak? Bo mnie ktoś w nogę postrzelił. Zaraz cię uleczę, czekaj. Jak Maku zrobimy biegnie, więc to. zgaduję, że on. Dobra, kontynuując. Macie później oznaczone na czerwono wszystkie Czekaj, punkty, co które chcesz? macie. Szeregowy Maku melduje zapytaniem do No. pana plutonowego i do pana Tatry. Czy my musimy cały koło w tych piankach latać? Tak. Tak. Nie, na koniec, później, jak będziecie zdobywać miasto, dostaniecie inne wyposażenie To jest, do może walk na być. ulicach. Dobra. Trzeba powiedzieć, że tak. Żartowałem. Zabiorę im Który arsenały. tam ma boltera? Nie wiem. Zaraz to ogarnę. No, nie będę przedłużał. Macie po prostu oznaczone punkty na czerwono. Stacje nadawcze mają zostać zniszczone. Macie, to jest rola pilotów. Macie oznaczać je albo za pomocą drona laserowo, albo za pomocą po prostu laserów lub koordynatów, jak uważacie. Do tego punktu, do tej stacji nadawczej, piechota idzie z buta, zostawiacie łódki. W tym punkcie mają zgarnąć was śmigłowce, czyli tu mogę od razu oznaczyć lądowiska. Z tamtego punktu lecicie na następną stację nadawczą, którą też macie zniszczyć. Najlepiej, jakby piloci to po prostu zrobili gdzieś przy okazji, żeby nie zabierać czasu. Później drugim Możesz przy większym okazji celem. uleczyć Nikowatego. Tak, już. Czemu? No bo ze względu właśnie przez to postrzelenie to nie miałem okazji jakby ten. Czyli my tu z lotniska, jeden pilot leci na lotniskowiec, a drugi od razu na punkt lądowania. Możecie tak zrobić, jest was dwóch, możecie lecieć jednym, możecie lecieć na dwa. Na lotniskowcu macie większy arsenał lotnictwa, w tym helikoptery oraz samoloty. Wszystko jest do waszej dyspozycji oraz co potrzebuje piechota tak naprawdę.
więc się musicie dogadać. To jak mam w razie mamy wsparcie powietrzne pełne, czy tylko na wezwanie pod pełne. Okej. Pełne. Możecie kazać im krążyć nad wami, mogą tak, być tylko jako że dron. kontakt do lotnictwa jest tylko przez pana, panie dowódco. Możesz będą, sobie. Tak? Będą rozdzieleni na dwa jakby pojazdy, czy jakby latające, mogą latać czy... w jedny, mogą latać na dwa. Jak chcesz? Mi to jeden chuj. Mi też możecie, jeden. Możecie na dwa, na dwa, na dwa. Dobra. Później musicie zabezpieczyć sam szpital. Nie przejmujemy się wioską, ponieważ znajdują się tam zapewne cywile, możliwe, że dzieci, więc musimy ich jak najszybciej zabezpieczyć. Nie, tam nie strzelamy Hellfire'ami. Później macie narysowany punkt ewakuacji. Stamtąd znowu was zabiorą piloci i polecicie do zrzut piechoty. To jest tutaj. W tym miejscu została już dostarczona broń oraz pojazdy, z którymi będziemy szturmować K-Ramar i będziecie działać wraz z resztą jednostek NATO, która będzie atakować od East. Zrozumieli? Okej, okay, wiemy jakimi mniej więcej siłami dysponuje wróg, czy nic o nim nie wiemy? Nie mamy pojęcia, nasze bezzałogowce zostają ściągane, nasze lotnictwo tak samo, więc piloci powinniście latać w miarę nisko lub A bardzo to z wysoko. Satelitami? Nie działają. Też zostały zniszczone, ponieważ przylecieli z kosmosu. Naprawdę? Naprawdę. To nie z Ziemi. A co ze nie, Sputnikiem? Kurde. Sputnikiem? Rosjanie nie chcą nam pomagać, wiadomo jak to Rosjanie. Jednakże u nich jest podobnie. A co z Elonem Muskiem? Nie wiem. Dobra, jak chcecie, to się tu przyzbrójcie po cichutku, żeby tam w ten. Czyli tak jak mam rozumieć, to jeden pilot zabiera Alfę do punktu lądowania i tam Alfa robi jako taki pseudozwiad. Tak, tak I będzie. I siedzimy na dupach żeby... i czekamy, aż foki z łaski swojej dopłyną łódką, nie wiadomo jak szybko. Szybko dopłyną. To są szybkie łódki. Ustawcie się jak chcecie, możecie. Tutaj macie okręt, dokładnie w tym miejscu jest okręt, z którego zostaniecie albo zrzuceni od razu z helikoptera do wody, albo wylądujecie na statku, zależy jak chcecie. I od razu wypływacie, więc cały szpej tutaj, tam nie ma szpeju już więcej. Rozumiał? Tak mi się wydaje. Dobra, przyzbrojcie się jeszcze co potrzebujecie, już ja ustawiam radia. Dobra, czekaj. Czyli tak, płyniemy łódkami do punktu lądowania, zabezpieczamy teren, wlatują kurwa. Jakie mieliśmy? Piechota. 80, co nie? Do mnie. A do mnie właśnie, jak wzywanie powietrza? Przez was? Przez dowództwo zgaduję, czyli my do dowództwa, dowództwo do powietrza. Tak, jednakże możecie sobie ustawić kanał dodatkowy, zniknę do mnie i... Znaczy to wtedy to cały ten wtedy proces przejdzie ci się jebać, bo jak my będziemy mogli sobie ustawić kanał dodatkowy, to od razu będziemy wołać tych pilotów. No to będziecie będę ja ich wysyłał na podane koordynaty. Radio. Dobra, wy sobie już zajmijcie helikopter jakiś, piloci, który chcecie, jeżeli jesteś gotowy. Ale mamy wziąć transportowy? Aktualnie tak. Możesz wziąć krowę, dwa mniejsze ucha. No na kto wizji nic nie widzę. 70 czek. Poprawne. Dobry, ja chciałem tylko powiedzieć, że arsenały da się podnieść i boję się, że ktoś się ukradnie. Tam są dwa, więc... Jak znaczy jak zniknie jeden, to będziemy widzieć kto. Dobra, idę tam do nich. Te łódki są tutaj na molo, nie? Znaczy te łódki są tam na lotniskowcu. A, mamy zostać przed... Wyleci ci osobno z tego co słyszę, nie? Najpierw my, potem wy. Znaczy lecicie osobno na tamten ten, no chyba, że to będzie tak, że wy polecicie, oni potem wrócą i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że taka ma być logistyka, nie? Znaczy, jak mają dwie maszyny, to podejmą dwóch naraz, nie? Mogą podjąć zazwyczaj, chinooki.
No ale dobra, łódkami w takim razie. Nie wiem, Malden chyba. O nie, tu wezmę tego. Gdzie on jest? Tu był gdzieś ten, o, Leopolda. Leopold jest spoko z rowniczkiem. Dobra. Dobra, tego nie zmieszczę zbyt dużo, więc tu sobie parę granatów wrzucę po prostu. Jeden stan, dwa białe smoki. Po jednym takim specjalnym. Ej, Gaspar? Tak. Które to było AI, kurwa, bo zawsze zapominam. Tam jest. Środowiska? W środowisku chyba teraz będzie. Pogoda. Nie. Bo w Ace'ach na pewno nie. O, globalne ustawienia wyszkolenia. No wiesz co, bo on akurat jest akurat to jest trochę, wiesz, zjebane z powodu tego, że się po jednej aktualizacji to weszło z podstawową armę i nie trzeba już mieć tego, nie trzeba mieć już moda na to, a wcześniej w modzie było to w jednym miejscu, wiesz. Ja tego moda specjalnego wyjebałem specjalnie, żeby to no nie było tak. Znalazłem. Cztery. Aha, mało magazynku przez to radyjko. Słucham. Słuchaj, to no jaka hej. jest nasza robota? Zaraz wam powiem, tylko muszę się dozbroić, bo ja mam kurwa problem z tym, że mam radio bez miejsca praktycznie. Bywaj dobra, tak. Idę. Okej, okay. Gdzie mam się zrespić? Zbiórka na jest placu to przed hangarem. Nie, to radio. I na krótkim 120 to jest nasz, z tego co to widzimy. 10. Alfa, jesteśmy. Tutaj? Tak, tak, tak. Alfa, jesteśmy radio 110, nie? Pamiętamy. Dobra, to tak czy siak. Plan jest następujący. Piloci, nie wiem, radio, tak? Nie wiem jak z pilotami, poprawny. Nie wiem jak z pilotami, czyli mam jedną maszynę czy dwie. Jak mają dwie, no to będzie łatwo, jak jedną, to na chwilę obecną czekamy. Muszą zrzucić foki na lotniskowiec, które jest oznaczone na północy. Następnie oni ruszą łódkami, a my ruszamy tak naprawdę od razu na punkt lądowania, który znajduje się tam, gdzie znaczę teraz niebieską kreską. I mamy przeprowadzić pseudozwiad, żeby ustalić mniej więcej z fokami, jak mają zrobić. Oni muszą zaatakować od wody. Czyli oni mają pójść na punkt lądowania, jak pojeby tam narysowali sobie przez mazie. Że na punkt lądowania oni muszą pójść na lotnik, na bazę wroga od razu od strony wody. My mniej więcej ruszymy przez moczary, żeby być bardziej schowani gdzieś na te tereny, żeby sprawdzić mniej więcej jak wygląda sytuacja na lotnisku. Jeżeli będzie otoczone dżunglą, to wiadomo, wysyłamy jednego, dwóch ludzi, mamy dwóch zwiadowców kochanych, no to oni będą mogli sobie na spokojnie sprawdzić teren. Chłopaki, jak coś, to wy macie chestrigi, które was nie chronią w ogóle przed ostrzałem, więc zmieńcie to na kamizelki. Teraz później. Później. Jak skończę briefing. Mówiąc dalej, następnie po zajęciu bazy wroga idziemy z buta na stację nadawczą. Zajmujemy stację nadawczą, następnie na kolejną stację nadawczą, która jest przez wodę, czyli pewnie będziemy obiegać naokoło. I potem idziemy na lądowisko, które jest oznaczone tutaj. To lądowisko, stamtąd nas zabierają i lecimy na
Lecimy do szpitala, bo piloci mają zająć się stacją nadawczą tą tutaj sami. Chyba że się nie zajmą, to wtedy zdobywamy tą stację nadawczą jeszcze. Następnie zabezpieczamy szpital. Tam podobno jest ludność cywilna, mamy go zabezpieczyć i utrzymać. Jeżeli uda nam się ewakuować, następnie naszym zrzutem jest na południu zrzut piechoty. Tam są wszystkie pojazdy podstawione, które będą nam potrzebne do zdobycia miasta Karaman i wsparcie jednostek NATO, które właśnie tam wyruszają. Jakieś pytania? Do tego. Chyba ruszamy, nie? Jeżeli chyba chodzi nie. O pytanie pokrótkie, czym dysponuje wróg, nie wiemy. Hunter, spieszcie się, oni już są na statku. Bubu ma pytanie. Ja nie jestem Hunter. Kurwa, Kaspi, przepraszam. Mamy, nie mamy pilota. Jest drugi pilot, polecieli jednym. Od okay, kiedy panu nie zduchamy rozmawiać? Proszę o pozwolenie. No, pytaj. Aktywowanie Fortune Edison. Jak będziemy lecieć? Dobra, jakieś pytania macie jeszcze? Tak, bo zabijaki nie ma, to ktoś może z nas wziąć RPG-a? Aktualnie mamy za mały skład na to, a nie wiem, foki mają ATK, więc na nich będziemy polegać bardziej. Majster, Bubu, weźcie szybko, pobiegnijcie po kamizelki i zaraz tu widzimy się. Stronę, za hangarem macie. Tu macie, za hangarem! Piątka to jest najwyższy pancerz. Tak, idziemy, chłopaki. No to ja mam piątkę. Zgłaszam. Alfa potwierdza, ruszamy do śmigłowca. Serio, oni wszyscy wzięli pancerz bez pancerza? Przyjął, oczekujcie, Alfa zaraz startuje. No oni chyba lecą bez nas. A to właśnie Alfa powiedziała. Przepraszam, foki możecie wyruszać, jeżeli już ten, ale o kurwa. Paki, zwróćcie się szybciej, zaraz ruszamy do śmigłowca i lecimy. Tak, idzie. Mieliście wylądować na statku obok, musicie skakać do wody i na to nie powinno być. Witam pilota. Cześć Boże. Dobry. Na punkt lądowania, jak wszyscy wejdą. Na punkt lądowania? Dobra. Gdzie to? Wszyscy są, ruszamy. Że to tu. Dobra. A można na działka? Możesz wejść na działkę, ale nie strzelaj. Wszyscy są. No, ogólnie pamiętajcie, że im większa kamizelka, tym teoretycznie bardziej się męczycie, ale nie mamy staminy. Kurwa, nie w to. Drugi strzelec jeszcze jest, jak ktoś chce. W razie czego. Aktualnie oczekujemy mniej więcej wroga od naszej lewej strony, od prawej, więc zostań tam sam. Najwyżej będzie potrzeba, to ktoś wskoczy. O kurwa, Niko popierdala. Kurwa, mnie zagłusza, za jazdnikiem mam sobie puszczone Prodigy. Nie wyobraźcie sobie, że on to śpiewa. Razem z gitarą. Tatku. O kurde. Dobra, Rondo, przerwij, szykujemy się do lądowania. Kurwa, gdzie ja tu mam lądować? Na podłodze. Wyląduj tam, gdzie będziesz mógł. To poczekaj. Na ziemi. Tam gdzie będę mógł, kurwa? Chuj to. Tutaj przy domku możesz wylądować. Jak szybko płyniecie. Chyba się pojebało. Albo? Kurwa. Masz płaski teren naraz, obok. Siło, kontynuujcie. Poczekaj, zrobię to od tej strony. O, kurwa. Tutaj Alfa do Papa aktualnie. Na próbujemy wylądować, bo jest mało płaskiego terenu dla pilota. Czekaj, ja to zrobię. Siło. Ty chcesz na tą wysepkę? Bo ci się z
sądzę, że tak. Jest go też na plaży. Tak. Normalnie Normandia prawie. Powinien go kończyć na się. Nie zawsze jej... Plainka, plainitua, binink, tański, ninka. Błaźniemy, błaźniemy. Kierunek Southwest, od razu rozstawiamy się w Clarieri na moje lewo i patrzymy perymetr. Dobra, przed nami jest droga, nasi zwiadowcy prowadźcie, następnie idzie KM i ja pójdę w środku, młody zamykasz. Odstępy po 5 metrów. Tutaj Alfa do Papa, wylądowaliśmy, ruszamy na zwiadek. Przyjął, kontynuujcie. Miasto wydaje się czyste. A powstańcie, ruszymy drogą w stronę najbliższego skrzyżowania, potem pójdziemy w krzaki. Taka sama formacja, rozstawcie się na drodze. Skałci do przodu. Mam problem, bo mi wyskakuje DLC, kurwa. To mogłeś wziąć inną broń. Skąd ja miałem wiedzieć? Miałeś napis. Alfa tutaj do prawa, do papy, co to są za strzały obok naszej pozycji, odbiór? Domek z bombami. Nie mam pojęcia, odbiór. Można zapytać się pilotów, co strzelali? Aktualnie nie ma nikogo w powietrzu, strzały w kierunku west. Młody, weź cofnij trochę. Rodo, ty też, bo Bubu możesz wstać, wiesz o tym. Jesteśmy, tu jesteśmy, okej. Ruszajcie na west, dojdźcie do bagien i wtedy ruszymy na spokojnie wzdłuż rzeki, znaczy wzdłuż wody. Będziemy przechodzić na Southwest, jakby co. Jesteśmy jakieś 200 metrów od planowanej drogi. Idźcie w stronę west, na to wzgórze, nie idźmy z otwartą stroną, na west, na south, sorry, na south. Idźcie, 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 idźcie. Drużyny meldować. Tutaj Alfa do Papa, idziemy w stronę celu, jesteśmy może w połowie drogi do planowanej pozycji na bazie wroga, odbiór. Przyjął, lotnictwo zaraz będzie startować i będzie w waszej okolicy. W punkcie lądowania. Idźcie sobie ten, idźcie sobie teraz wzdłuż... Okej, okay, kontynuuj, znajdź go spiega. Dobra, chłopaki, bo mnie rady zagłusza. Idziemy teraz wzdłuż wody na west. Papa, tutaj Alfa, mi się wydaje, że ty mylisz radia, bo mówiłeś do kogoś, to nie odpowiada na radiu tym.
70 czek. 70 to prawda. No to cały czas na 70 mówię. Hunter, zgłoś. Przyspieszcie. Ja Huntera nie słyszę. O kurwa. Budynek, co jest przed nami, jest zamknięty. Punkt oznaczony jako baza wojskowa. Jak to? Jeszcze raz? Ten budynek przed nami jest zamknięty. Bubu, ale możecie wstać. Powiedz swojemu pierwszemu. Jak chcecie iść tak bardzo taktycznie, to pójdźcie jakieś 20 metrów do przodu i wtedy tak właśnie, bo spowalniacie wszystkich. Póki do tej alfa odbiór. Powtórz komunikat. Melduję do FOG, czy mnie słychać, odbiór. Zgadza się, słychać was. Dobra, przyjąłem, bałem się, że coś mi się zjebało. Zatrzymamy się przy tym budynku, zwiadowcy pójdziecie trochę dalej, cały czas kontakt radiowy, żebym was słyszał i sprawdzicie mniej więcej co jest 200-300 metrów w stronę tej bazy wroga. Przyjadę. Budynek zamknięty. Piąłem. Majster, sprawdź budynek. On jest zamknięty. Młody, masz gadanie na czacie globalnym, jakby co? Nie chcę mi się tego wyłączyć. No jak, nie, jak coś nie... No właśnie. Więc wycisz sobie. Albo wyłącz. Jak to się wyłącza? No w opcjach multiplayerowych. Rodo, rozstaw się, żebyś obserwował tą drogę. Konfiguracja... Mamy poruszać się dalej na west? Majster, jakby co? Wroga baza jest gdzieś w tamtą stronę. Więc tą drogą jak dojdziecie, jak widzisz ten wiatrak tam, to on jest chyba już na bazie, nie? Dojdźcie do połowy, gdzieś do tych shop i osłaniajcie nas, my tam po prostu dojdziemy wtedy. I wtedy wy pójdziecie dalej. Przyjęto? Tak. Idźcie. No i mam mówienie w grze. Musisz kliknąć OK, a nie Escape. Kliknąłem OK. Jeszcze raz. Hej, radio, tak? Poprawne. Dobra. W razie czego obserwuj tą drogę, jak będzie coś potrzeba, to krzykniemy, będziemy patrzeć teraz na west, bo młodzi tam idą. Jak oni dotrą do pewnego punktu, to pójdziemy za nimi. Dobra. A, od razu melduję, w razie mojej śmierci Rodo jest moim zastępcą. Zwiadowcy bezpiecznie tam? Jesteśmy. Dobra, ruszamy, możecie iść dalej, my dochodzimy do tego budynku. Za mną, chłopaki. Foki meldować. Przyjął kontynuować. Końca drogi nic nie widzę. To był strzał?
To nie, nie chodzenie po tym wydaje. Okej, okej, okej. Oni są już 100 metrów od nas. Wiadowcy, jakby co, to ruszamy za wami powolnym krokiem, więc w razie co to meldować od razu. Idziemy, chłopaki. Powoli. Przyjął. Dokładnie, to oni są 189 metrów od nas. Spoko. O. Pamiętajcie, nie wiemy jak wygląda wróg, nie wiemy co, czym dysponuje, więc na wszelkie tego typu pojazdy musimy uważać. Nawet nie wiemy, czy rakietki od FOK go zniszczą, a my nie mamy żadnego ataku. Pojazd? Helikopter chyba, albo samolot. Polecam lot śmietankowy z posypą Oreo i z polewą Kinder Bueno. Kontakt 310 Northwest. Opisz wygląd. Wygląda jak amerykański żołnierz, ale miał coś specyficznego. Straciłem kontakt. Dajcie swoją pozycję dokładną. Stół, już drogi. Krzaki. Tej drogi prowadzącej do bazy? Zgadza się. Widzę ich. Widzę kontakty w krzakach, te co mówiliście. Northwest. Perymetr dasz? 330, dokładnie. A, widzę. Brodor, rozstawisz się jakoś konkretnie? Tutaj Alfa do Papa, Majster, widzimy kontakty wroga. Mają żółte mundury, oddech. Bo to nie jest mundur, nie, to jest przyjął, nie strzelajcie, póki do was nie strzelają. Jaki jest wasz status? Jesteśmy pomiędzy punktem alfa, bazą wroga. Od... Nie mamy żadnego kontaktu chwilowo z nimi. Nie widzimy żadnego. Nie strzelajcie, dopóki zaczną strzelać. Mamy ruszać dalej, czy czekamy na nich? Czekajcie. Tutaj alfa do papy, meldujemy. To nie są bardziej pancerze, tylko jakby pancerze. Nie, mundury zamiast pancerzy. O, na odwrót, pancerze zamiast mundurów. Ruszają dalej w kierunku north od naszych pozycji. Jakby nas okrążali, mamy strzelać? Przyjął, strzelajcie do samolotnictwa. Możecie odstrzelać. Jak będziecie widzieć, to strzelać. Przyjąłem. Mamy ruszy tam. Słyszymy strzały. Ale nie w naszą stronę. To my strzeliśmy. Tam jeszcze dwóch przebiegło. Mamy ruszać dalej, czy... Czekaj, na was. Pójdźcie dalej, w razie czego cofajcie się do pozycji naszych poprzednich. Przyjąłem, majster prowadź. Patrzysz prawą flankę także. Wróć, patrzysz przed ja prawą flankę. Chłopaki, idę ich sprawdzić. Poczekajcie na nie. To był nasz helikopter? Tak, my mamy helikopter, spokojnie. Uważaj, bo tam był jeszcze gdzieś jeden, a nie wiem gdzie. Tych dwóch nie żyje. Był jeszcze jeden, bo było trzech. Dziwnie wyglądają, nie podoba mi się to. Zabierz im broń. Majster, uważaj na budynek. Nie zamierzam, jeszcze mi wybuchnie w ręce czy co. Widzimy budynek przed nami, nie widzimy żadnych wartowników, ale wydaje się podejrzany. Poczekajcie na pozycji. Wyszła radio. Poczekajcie na pozycji, poczekajcie na nas. Resztę ruszamy do chłopaków drogą, ale trzymajcie się po lewej krzakami. Rozumiano? Szukajcie się razem gdzieś. Papa do Alfy. Zabiliśmy dwa pierwsze kontakty. Jednak nasz helikopter wybuchł. Bo widzimy dym. Alfa, tutaj Foka, gdzie się obecnie znajdujecie? Podajcie koordynaty. Oznaczę ci punkt na mapie dokładnie.
Do wszystkich drużyn piechoty no, waszym zadaniem jest Czekaj, co? Mówiłeś, że nasz helikopter dźwięk się robi, karabinów tak? Jakby z umika. Prawdopodobnie helikopter się robił, albo ktoś helikopter wysadził. Niestety nie jestem w stanie potwierdzić. Foka, tutaj Alfa, jesteśmy, dokładnie mijamy punkt Alfa na mapie. Majster, jak u ciebie? Widzisz kogoś? Ja widzę chwilowo tylko mi słyszę strzały. Tak jakby z tłumika. To jest amunicja wybuchająca. Alfa do Fok, gdzie jesteście odbiór? Jesteśmy w drodze, w połowie drogi jesteśmy do was. Zrozumiano, Foki. W razie czego podejmiemy próbę samego zdobycia tej bazy. Przyjąłem bez odbioru. Dobra, jesteśmy chłopaki. Ruszamy. Młody Rodo, zajmijcie tu pozycje obronne. Czekamy aż chłopacy sprawdzą teren. Dobra. Wysunę się trochę na drogę. Mamy zabezpieczyć tak jakby tą wioskę? Spróbujcie wejść na wieżę radiową, znaczy tą transmisyjną. Przyjąłem. Majster, ochraniasz mi flanki. Alfa, tutaj Foki, mijamy punkt Alfa. Widzę kontakt kieruję ze sobą. Northwest 294, celuję w helikopter. Mam pozwolenie? Trzej. W razie czego na naszych plecach mogą być Foki. Pojebali chyba strefę zrzutów i biegną gdzieś za nami. 301, kolejne kontakty. Helikopter odwracaj uwagę. Trzy cele. Tak, za nami są Foki, nie strzelajcie chłopaki. Młody Rodo, podchodzimy do naszych z przodu. Wszystkich jednostek koty, znajdujecie się w jakimś hangarze? Przydałby się atak. Melduję, widzę jakiś pojazd, który lewituje nad ziemią, odbiór. Przyjął, czy chcecie, żeby piloci się tym zajęli? Widzę to latające. Pojazd się zatrzymał. Ma dwa działka na dole i jedno duże z przodu. Oszczął na hangar, samolot to nasz bombowiec. Eliminuję następnych. Jeśli się da, wejdę na tą wieżę i się rozstawię. Przyjął. Wchodzę. Jak nam? Ładuję. Co się kurwa dzieje? Kurwa, atak kosmy. Zabij, chodź. Czekaj. Nie, nie strzelaj, tam gdzieś jest pojazd, to nasz w powietrzu. O co? Mam pytanie, czy mamy zezwolenie na wejście do wieży komunikacyjnej? Tak, wchodźcie, jeżeli coś będzie wam pomagało, to wchodźcie. Pojazd się ruszył. Melduję, pojazd się rusza. Zabijak, jak możesz pierdolić ten pojazd. Pojazd 310. Z prawej. Pojazd leży. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dwa cele w zasięgu przeodwywuję. Mam otwartą przestrzeń na nich. O chuj, to była jednorazówka. Dobra, nie leży. Nie ma więcej rakiet, bo to jednorazówka była. Połowy drużyny należy. Oczywiście wrogę. Popi, jak możecie, pierdolnijcie w ten pojazd jakąś atakiem, bo mojemu się skończyły strzały. Jesteśmy w wieży. Drogi pojazd strzela na nas. Zająć pozycję na obszarze tej wieży plus budynku obok. Drogi pojazd oszczeliwuje wieżę, chować się do cholery.
widzę foki w zasięgu. Lasów na Northwest, koordynaty czysta są jeszcze wrogowie w krzakach. Chcę podciąć ostrze. Poki tutaj alfa na środku pasa startowego, jest jakieś lewitujące gówno, możecie to rozpierdolić jakimś atakiem? Definitywnie do mnie wali. Tyły! Od tyłu nas wychodzą. Przyjąłem, wysłał pilota. Wszyscy jest neutralizowany. Przyjąłem. Southwest w lesie jeszcze jeden cel, ale nie widzę go. Nie mam przestrzału. Mam na north, mam na west, na west mam jeszcze jednego. Dwóch. Jak coś widzicie, to strzelajcie. Dwóch na west. Jeden wyeliminowany. Ten pojazd cały czas się ruszy, uważajcie. 270 West dokładnie jest ludzie zadrzewany. Wyeliminowany, ze spokojem, wyeliminowany. Jeszcze jest jeden. Kryje się za drzewem, dokładnie lata sobie. O, tam tracery moje lecą. Podajże wyeliminowany. Nie, wyeliminowany, widziałem, widzę kontakt. Pojazd za hangarem, za hangarem. Poki tutaj alfa, jeżeli mnie słyszycie, za hangarem jest wrogi pojazd. Uważajcie na niego. Oa kurwa! Przyjąłem alfa, jesteśmy na środku lotniska. Nie strzelajcie do pojazdu, bo to nie ma sensu. Majster padł. Chowajcie się w tej wieży. Padł, czy jest nieprzytomny? Wstał. Młody, idź, sprawdźcie jego stan, ja tu przejmę tę pozycję. Zabijaka, wyjdź z tamtej wieży kontrolnej, za dużo was tam. To jest budynek na lewo od tej wieży. Wiem, majsterowa tam. Medyk się spierdolił. Zabieram go w miejsce bezpieczne. Właśnie stąd, kurwa pojazd na was patrzy. Jakie patrzy, co on patrzy? Zwiadowcy schodzą z budynku. Zostańcie tu na razie. Złoną rękę? Zostajemy. Młody dostał, a właściwie spierdolił się z budynku. Pierdolę. Kurwa, że to była jednorazówka. A trafiłeś go w ogóle? No. To dobrze. Dostał, kurwa, centralnie... Znaczy ja widzę, że on ma jakby działko uszkodzone, mi się wydaje, wiesz? Może. On centralnie wkadł, bo tam jest. Mordo, spytaj się, proszę, Gaspić, co to za pocisk otworzył do mnie ogień. Bo czułem, kurwa, te pociski. Jeszcze raz, co? Sfok, ktoś sfok otworzył do mnie ogień. Poki, uważajcie na ostrze, strzelacie po swoich teraz. Melduję do papa, trafienie było, pojazd dalej stoi. Wysiadli. Wróć, załoga wysiadła, może zostać zneutralizowany. Widziałem go, że poleciał z tego. Do lasu spierdala chyba. Poki, uważajcie, załoga z pojazdu pierdala do lasu. Pojazd zniszczony. Skała. Kupiłem z Allegro. Dalej się potrzebuje medyka. Majster. Przerwijcie ostrzał, nie żyją. Jesteś na wieży. Poki, uważajcie, przerwijcie ostrzał, nikt tam nie przeżył, nie marnujcie amunicji. Papa tutaj, alfa, pojazd zniszczony, piechota też zneutralizowana, odbiór. Przyjął, kontynuujcie misję.
Sprawdźcie teren, czy coś nie zostało żywego. Ja będę podchodził z zabijaką do hangaru. Póki nie strzelajcie do mnie, przechodzę się do pasa. Braku tego pojazdu? Sprawdźcie teren na southwest i west. My również się udajemy się do hangaru. Tam się przeorganizujemy. Ubezpieczam was. Po sprawdzeniu perymetru udajemy się do hangaru w celu sprawdzenia, przeorganizowania się. Prawa 300. Czysto. Wyruszam do was. Zbiórka w hangarze. Czysto. Z lasu west north. Zabijaka leży, młody też. Główna broń, brak amunicji. Dołączam do was. Alfa, melduj. Mam straty jednego człowieka, drugi jest ranny. Zostaliśmy zaatakowani z lasu. Przyjął. Bandażuje się. On jest medykiem. A możesz go połatać też. Jak dostaniecie w nogę, tracicie przytomność. Ogólnie to przeszło przez twoją nogę, zabiło zabijakę. Melduje główna broń, brak amunicji, CKM, pady. Tu jest kałach tego. Alfa, a dziesiątka zaraz będzie kontynuować naloty na pozycję wroga. Jak dostaniecie strzała, to jesteście nieprzytomny. Zapamiętać. Macie ja radnego, widzę. Jestem nieprzytomny, jestem już bardzo przytomny. Alfa do papy melduje brak amunicji w KM-ie. Przyjął, kontynuujcie, jeżeli zrobi się spokojnie, wrzucimy dla was do opuszczenia. Aktualnie KM-ista podniósł broń po zmarłym żołnierzu. Przyjął, bardzo dobrze. Uwaga, uwaga! Strzelacie po swoich! Powietrze, strzelacie po swoich! Maku, wykopić okop. Czekam. Majster, weź tam tego koło siebie, czy co tam stoi, okrąści ich od lewej. Przyjęłam. Nie wychylaj. Kto jest tutaj dowódcą? Trzymamy się. Rozkazy od mojego dowódcy jest takie, że potrzebuję jeszcze trzech ludzi, idziemy ich okrążyć z lewej. Bubu, ja tu stoję. A, dobra. Ale Majster wziął jednego tam i poszedł na flankę. Tutaj zostań tu. Papa w małym budynku gdzieś na lotnisku. Cholera, ma przypomnieliśmy sobie, że mamy gdzieś schowany arsenał. Znajdźcie go. Nie, zostajemy tutaj i pilnujemy pozycji. Hunter, słyszałeś? To słyszałem. Że gdzieś na terenie lotniska w małym budynku jest jakiś arsenał broni. Nasz. Nasz arsenał broni? Piechota, pilot mówi, że żeście ładny oko wrześ strzelili. Stój, na pozycji. Cieniu, bulion, sprawdźcie ten HUP. Majster, jak sytuacja, odbiór? Dobra, obiegnijcie do jeszcze mniej więcej ich trupów i wracajcie do nas. Jak coś, to moich dwóch będzie szło od lewej hangaru, z tamtej strony, więc ich nie rozpierdolcie od razu, jak wyjdą z za róg. Rozpierdolić ich, rozumiem. Jest tam? Jest arsenał. To nasi! Mają amunicję. Weźcie, ubierzcie. Nieważne. Mamy się przeszpalić? Dobra, tak. Wracajcie tutaj, chłopaki. Musimy się przebrać z tych gumowych filców.
Zróbmy ten, falowo, najpierw wy, potem my. Ale weźcie go do hangaru, kurwa, co tutaj? Na otwartej przestrzeni, ja pierdolę. Amatorzy. Majstere, wracajcie tu. Ten pojazd się przedział, zrobił się czerwony. O kurwa, lepiej czerwony, jak dobrze jeździł. Majster i Holi, dobra. Idę po amunicję. Stój tutaj. Młody, wracaj tu, najpierw oni, potem my. No to obserwujemy dalej. Ja śpi. Mogą być wszystko tak? W arsenale. A już możemy? Się rozjebał. Jak się rozjebał? W skrzynki. Aha. No melduj, to zrobili twoi ludzie. No kurwa, moje bana mogły iść, papa, chociaż tutaj, mi zatrąbi te amunicje i kurwa da. Jest mały zgłoszę. To kurwa przeżyło, że zostały rozjebane jak no. Cydały, nie wiadomo kto to zrobił. Ej chłopaki, kopnijcie drugi okop tutaj, jak macie saperkę. Jakie do przechowywania kół? Tam zajebał. Tam jest drugi, brać to teraz i nie rozpierdolić. Ja za mały, kurwa, możliwości załadowania ci punktów, wykopać kopy. Ja może 6-7 magazynków. Ja mam 75 do kałacha. Fajnie. Tylko rzecz, wiesz, że jedyny masz kałacha i w razie czego to nic ci pomoże, nie? No. Okej. Kurwa, zrobiłem rola, po co dostałem w mordę. A ja. Jakieś amunicją? Zabijaka, weź sprawdź, tam jest jakaś jeszcze jedna skrzynka z arsenałem. Dobra. A czy jedna jest tam jeszcze w hangarze w tamtym? No to zdążyłem, hunter się przebrał. Zajebał. Okej. Okay. Hunter może się zablokować. To jest chyba rozjebana. Nie. Przedziała. Nie ma w budynku żadnej skrzynki, tylko generator, jakieś paliwo. Nic nie działa. O. Działamy na tym, co mamy. Co do chuja. Chłopaki, to jest jakiś dziwny gość. A dobra, już nie ma go. Znaczy to są bardziej pancerze, wiesz? Jakieś zbroje. A mogę to założyć? Kurwa, lepiej nie. Ale dziwnie się tu czuję. Śmierdzi chujem. Brodo, robiłeś tam coś? Chłopaki, nie zbijać się w kupę. Kurwa, ja wiem, że kupy nikt nie ruszy, ale to są kosmici, więc chuj wie. Pomóżcie Rodowi kopać okopy, albo ustawcie się już. To młody kopie, ale chuj. Ja obserwuję. Ja też. Nie jestem sobą. To chyba nie znałem? Ja mam termo. Dalej nie działa? Skopiowanie tej skrzynki nie zadziała. Trzeba po prostu nie, albo przesunąć którąś, albo ten. Jaki plan dalej? Plan? Prosty. Będziemy udawać się na stację nadawczą, ale pierw musimy się przebrać, bo... Nie za bardzo mi w tych kurwa bucikach, tych kurde. Wiesz co, możesz... Ciszo mnie. Wiesz co, to ci pasuje, możesz człapać jak pojeskiem swoim. Ale śmieszna ta ikibera. Zostaw, bo ci jeszcze wybuchnie. No właśnie. Co to? A ikibera. Czy ty musisz kurwa ruszać wszystko co popadnie? Ale co jeżeli to by było kurwa zapieczętowane i by się wybuchło w ręce? To by umarł. I byś zaniebał połowę swojej drużyny, kurwa! A my to co? No przynajmniej nie za zero. Głos, spróbuj teraz. Bulion, ty też to zostaw. Dobra. To nie lepiej tego do skrzynki schować. No, kurwa! Dobrze, już sobie idę. Rozstawcie się, pilnujcie perymetrów na Northwest. Czyli termowizja dała do tej. Nie, znaczy termowizja działa, bo... Nie, no kurwa, serio. Co? Ja też chcę. A mąż? Gdybym miał, to bym mógł. A tak to mam jeden magazynek na hyperkę, pistolet. Dobra, Rado, przerwij już. I bandaże. Panie. I patrzę na jebane trupy. Ja też kurwa nic nie widzę normalnego. Tak szczerze, jakby się nawet ruszało, to obyśmy tego nie zauważyli. Dobrze, dziś się potrafi ukryć po kątach.
Ja mogę zauważyć, bo ja przecież mam termo. Znaczy, oprócz tego, że ty masz termowizję, ale tak to... O, nawet i tam z góry te tej wieży było ciężko zobaczyć. Cały! Nie widzę kontaktów. Też nie widzę. Plecy, plecy, plecy! Stał, stał! Wychodzimy do okopy! Miałem mundury! Amunicja mi się kurwa skończyła. Już ci pomagam. Masz szynę? Chyba mam, bo zarobiłem na domu. Jeden. A Zemo 170. 160. 159. Za 159, jeden za celem. Kurwa. Zajebiam z RPG. Nie, nie strzelaj. Jesteś myślany? Co? Ten pistolet, co ja mam, ma wybuchową amunicję. Pierdolisz. Co? Właśnie poskładałem tych ludzi na raz, strzelając z obok nich. Ja pierdolę. Nic na to już nie widzę. A ja mam ostatnio. Patrz, widzisz te kamienie przed nami? No. Patrz, patrz. Żebym tylko kurwa nas nie wysadził. Ruch jeszcze w lecie. 163. Widzę. Leży. Trzeba to meldować. Foki, ja wiem, że jesteście kurwa komandosami, ale wy musicie się kurwa przeszpiewać w arsenale podczas ostrzału? Hunter, właśnie patrz jak trzy twoich ludzi siedzi w arsenale, kiedy wykopiecie okop. A ja o tym wiem, ale wykopałem go dla bezpieczeństwa. Papa do piechoty, rzućcie jakiś dym, aby wrog mógł to znaleźć. Wróg został wybity, a jak rzucimy dym, to zaraz wyciągnę. Dron? Jakiś? My mamy czyli jakiegoś droniarza. Jesteście gotowi kontynuować misję. Znaczy, to chyba wygląda jak dron. Albo to jest... To jest martwe już. A ty przypadkiem nie mechanicznie piesieś? To jest coś, to jest jakiś kurwa latające mini gówno, a ten nie żyje już. Doktor Plasterek. Poki, po przeszpajeniu się pójdźcie na drugi pas lotniska, zabezpieczcie tamten teren. My tu się przeszpajmy i ruszymy dalej na tą strefę nadawczą. Naszej stację nadawczą. O tutaj, tak, tutaj to. Proszę, lizaczek i naklejka dobrego pacjenta. O, świetnie, powiesię na lodówce. Się. Znaczy, A to my też możemy arsenał? Jeszcze nie. Dobra, jaki plan na tej stacji nadawczej? Plan na tej stacji nadawczej? Myślę, żeby zajść tę stację nadawczą z dwóch stron. Albo po prostu zrobić atak zaskoczenia od strony lasu. Patrzę southwest. Zagęszczonych. No jak tak patrzę na pewno, to ona jest cała w lesie. Mam pytanie, mogę pójść na wieżę radarową i tam zapatrzeć? Zaraz będziemy się szpalić dalej, więc... Jak nie. Dlatego wykopałem to okop ogromne. Anterek, coś do tej kawy mogą mieć tylko 4 magazynki, nie? Okej, okay, no cóż, trudno. Miej zapasówkę jeszcze, broń zapasową, w razie mam czego. Mam klamkę. Mam 8 no magazynków wystarczy. Do klamki. Piechota, zgłoś. Zgłaszamy. Zgłaszamy. A już tu mi jesteście w stanie kontynuować misję? Aktualnie czekamy, aż foki się przezbroją jak panienki w arsenale i potem będziemy się alfa przezbrojać. Przyjął. To długo będziecie tu siedzieć! Nie. Hunter?
Mazia, nie jesteś atakiem. Nie możesz, Mazia, nie możesz kurwa wziąć tuby. Jesteś w stanie mi wziąć chociaż jeden magazynek? Nie, nie jestem w stanie, bo jest to jest topór. Dobra, chodźcie się, przezbrójcie. Stoicie się. Reszta będzie biegła na szpicy. Okay. A mogę coś medykamentów wyjebać? Prawie, my nie teraz było. Pilnujemy to, ja mam medykamenty. Co? Co to jest medykamenty? Bulion, patrzysz. Sam siebie łatać. Kurwa, duże południe. Tak jest. Mazia, patrzysz po południe. Maku, patrzysz północ wraz z cieniem. Dobra. O tak. Na wszelki ruch odpowiedzieć o to jest. O nie, Noren. Dobra, to jednak jest. Wstrzymać się. Co to jest za broń Noren? To jest DLC. Bardziej Noren, snajperska. Snajperska, no. Nie bierz. Gdzie masz Norena? A to! To zajebiste jest. Jesteś atekiem pierwszy, drugi jest medykiem, nie bierzcie snajperskich broni, bo potem będzie was chuja pożytku. Przyjął. Tylko ci, tylko zwiadowcy biorą snajperskie broni. I weźcie takie, żebyście mieli DLC. Mam DLC. W sensie ci, którzy nie mają DLC-ków, tylko te broni, które mogą płodnić. Spokojnie, zmieniłem. Wyklepałem. Kurwa, zaraz się uduszę. Do it, I dare you. Ja bo wziąłem łyk piwa i... Piechota, papa idzie z potrzebą, jeżeli jesteście gotowi, kontynuujcie. Co się kurwa dwa murzynkiem? Dobrze, to terki. Spokojnie, pij powoli, nikt ci nie zabierze. Ale nie piję teraz. Dobra. Udowodnię. O kurwa. No, udowodnię. Dobra, bierę takie. To wczytał Arsenał, że jest goły. Co? To jest goły. Co? Nikt tu nie jest goły. To u mnie jedna osoba jest goła. Ale Arsenały działają, czy to mogę powiedzieć? Jak po się przeszbylicie, to idźcie w stronę Southwest i ustanowcie pozycję na skraju hangaru. Bardzo dobrze. Nie mam. Mazia widzisz, że padnie, to stara się go odciągać, a wtedy KM pokryje cię ogniem. Dobrze, dobrze, rozumiem. Musi. Mamy challenge, wiesz jaki? Co? Nie umrzeć. Tak. To jest nasz plan. Niemożliwe. No właśnie zabijaka już umarł, także nie. Zrobiłem rola, po czym dostałem header. Zabijaka. To jest tak samo jak bulion do budynku, kurwa. Nie będzie się lać mi po okopach, a potem będzie kurwa co? Mi śmierdzić. No mieliście zrobić pozycję na skraju hangaru. Będzie śmierdzić, że zaraz pójdziemy. To nie jest Francja, gdzie kurwa lali do kominka. Jak zaczęło jebać za bardzo, to kurwa wychodzili. Panterku. Dobra, teraz są jedne wielkie szczyty. Mogę sobie wziąć. Mogę sobie wziąć tą kupkę? Nie. Aha, zabrała mi amunicję. Teraz mi też mam iść do nich patrzeć. Tak. Zabrała mi amunicję do broni. Wszyscy. Okej. Dobra, jak to robimy? Kto idzie pierwszy, kto idzie drugi? Czy jakoś to robimy inaczej? Możemy po prostu podzielić się drużynowo. Jest nasz... Lepiej kurwa podzielić się w mniejszej grupie. Będziemy mniej zauważalni. Tak jak teraz. Ładnie się tam podkradliśmy. Po prostu z lasu wyszliśmy. Przeciwnik nie wiedział, co się dzieje. Nie wiedział, co się dzieje, bo się skupił na nas. Dokładnie. A jakby wyszliśmy... Nieprawda, na nas też. Zaszliśmy. A co ty masz za broń? Zajebistą. Młody, idź do reszty. Ja pierdolę. To jakiś plan masz konkretny? Wiesz co, na chwilę obecną trzeba przejść przez las. Zacznijmy od tego. Ja bym najchętniej trzymał się blisko lasu, co nie? I blisko granicy z wodą. Wiesz co, to ci powiem. Jak ty tak się trzymasz, chcesz trzymać granicy lasu w dżungli. No, wiesz o czym mówię. Ja mamy się trochę pośpieszyć. No, ale tak, kurwa, idziemy, tak chcę zrobić z drużyną swoją. Trzymać się bliżej tych połaci. Dobra, to ja pójdę po prostu bezpośrednio niebieską linią. Podzielimy się, będziemy mieli kontakt radiowy, w razie czego kontaktu, to druga drużyna biegnie tam, gdzie są strzały. Przyjąłem. Dobra. Dobra, wyruszamy panowie. Widzicie niebieską linię na mapie? Widzę. To ruszamy tą niebieską linią. Już.
Formujemy się, strzelcy, zjadowcy z przodu 20, około 15 metrów od całej reszty, reszta, ja idę za zjadowcami, KM idzie za mną, zamyka zabijaka. Dobra. Czyli ja przed zabijaką? Tak, ty jesteś przed ostatni. Zwiadowcy gotowi. To ty idźcie. Zwiadowcy idźcie 15 metrów od nas, ale 5 metrów od siebie. I kierujcie się cały czas na west, potem wam każe najwyżej zmienić kierunek. Majster, jakby co to komunikuj przez radio. Hej. Obserwuj west i northwest. Piechota zgłoś. Piechota zgłasza. Pilot zauważył w następnym celu liczne jednostki wroga, czy ma atakować, czy jednak chcecie tam podejść? Według mnie może atakować, nie wiem jak foki. Przyjął. Zacznijcie kierować się na azymut 250. Odejdźcie od tego wybrzeża. Tam z tyłu muzyki słucha. Zmierzamy na 250. Ja. Z tyłu muzyki nie słucha. Właśnie go widzę. Ej, RODO, wiesz co? Przestań, młody, cisza taka radiowa. Nie pierdol takich kocopołów na radiu. Tylko ważne informacje. Możecie takie coś robić między sobą, do ucha podstawiać tak dalej. Pamiętaj, Majser, obserwuj Northwest. Zabijaka, młode odstępy, zróbcie, jak coś was pierdolnie, to dwóch naraz leży. Kierujcie się zjadowcy w stronę west. Jakby lasami idźcie. Aha. Connection lost. Fajnie, connected. Fajnie, fajnie, zajebiście. Nie wiem, słyszę coś z Northeast i to mi się nie podoba. Wybuchy? Nie, wybuchy są z Southeast. Z Northeast jakiś silnik albo coś innego. Tak
Kierowcy, na Northwest jest baza, którą chodzi nam do dojścia. Obserwujcie. Przyjąłem. Idźcie lasami. Są tutaj zabudowania i widzimy bunkier szczelecki, ale nie widzi. Ale chwilowo nie widzi. Widzę cienki, ma strasznie otwór. Alfa, tutaj Foki i podajcie swój status. Powtarzam, idźcie lasami. Alfa do Fok, jesteśmy jakieś może 200-300 metrów od krańc południowego, południowego wschodu placówki. Krańc bunkra widzimy. Wieża zwiadowcza. Pójdźcie tam, gdzie stoicie, dojdziemy do was, obmyślimy plan. Bo wyście gdzieś zniknęli. Przejąłem. Dobra, tu jesteście. Lepiej padnijcie. Tak. Wszyscy rozstawcie się przy drzewach, żebyście widzieli ten mur. Zaraz podejdziemy do bliżej. Póki podajcie swój status, pozycję, odbiór. To ja chuja zobaczę teraz tutaj. Poki tutaj Alfa, podajcie status, odbiór. No. Status, jesteśmy w drodze. Nasze koordynaty obecne to jest 0, 1, 0, 100. Taki jest plusik, takie kosmiczne dwie kreseczki. Jak przeduje i to nie wybucha pocisk. Wypaczka z Pirale, chwilowo muszę zmienić pozycję dla rekonesansu. Tak, tak, zmień. Bunkier czysty, nie widzę szczelca. To czyste 45. Dobra, Bubu, weź Majstera i podejdźcie pod mur, my was osłaniamy. Przyjąłem. Bubu i Majster podejdą pod mur, osłaniamy chłopaków w razie czego. Dobra, Majster. Dobra. Ruszamy. Widzę patrol na 27. Poza murami czy... Poza murami. Jeden osobnik. Jak macie tuniki, możecie go ściągnąć. Alfa, tutaj Foki. Jesteśmy już na miejscu. Znaczy ja też mam, tylko sygnał. On się przemieszcza w środku. Jeden szaku, z naszych jak ludzi. Krybie, to będzie burda. Postępuje do eliminacji. Niedługo będzie, więc takie 5 minut i jesteśmy gotowi. O kurwa. Padł, jeden strzał. Lokalizowano nas, strzelają do nas. Okej, podbiegamy do chłopaków i prowadzimy ostrzał. Majster albo Bubu leży. O kurwa. Dają te pistoleciki. Na szaku. Młody, tu jest Majst, Bubu. Tu Bubu leży ranny. Przed nami, dokładnie na north, w krzakach. Foki tutaj, Alfa, podchodzimy do murów. Przyjął. Chyba go trafiłem. Bubu kaput. Kurwa. Alfa, to strzały? Tak, podchodzimy do murów. Dobra, podchodzimy, panowie. Poszliśmy bardziej do prawa. Mogę wyjebać dziurę w ścianie, ile to zadziała.
Spróbuj. Odsuńcie siodło rok. Mapa do wszystkich piechurów, a dziesiątka będzie rzucać bombę czysty na obiekt. Nie wkraczajcie po bunkrach. Zadziałało, ale nie wchodzimy. Będzie tutaj a dziesiątka bombę. Schowajcie się przy bunkrach. Tutaj Alfa melduje, zrobiliśmy dziurę w murze. Będziemy mogli wchodzić tuż po wysadzeniu bomby. Czy oczekujcie na zrzut bomby? Ty słyszycie silnik jakiś? No, a dziesiątka może lecieć, ale... Nie, Northwest. Silnik jakiś na Northwest, albo coś podobnego słyszę. Gdzie tego widzisz? Strzelam tam, widzisz? Te wybuchy tam? Widzę. A tam, przy tym, że to... Ale... Tam są kurwa, rzeczywiście. Kurwa, z prawej strony... Rozłóżcie się, nie taka kupa. Uwaga, poszła bomba. Wchodzimy. Przed nami. Rzucam dym. Uwaga, piechota, samolot będzie na wami krążył i strzela do wszystkiego wokół bazy. Kurwa, snajper chyba jakiś. Biegłem do bunkra jakby co? Kurwa. Póki tutaj Alfa, baza jest cała zalesiona, więc uważajcie. Kurwa, nie wszyscy! Biegnę do tej kopuły białej. Najbliższej. Na north. Piechota meldować? Słyszę ten pojazd. Jakiś pojazd melduje, jest na punkcie. Papa tutaj Alfa w jednej z kopu na punkcie widzę jakieś klatki jakby dla zwierząt odbiór. Przyjął czyście daje obiekt. O kurwa, drzwiami leży. What the fuck? Ty, można się do nich przyłączyć? O co wam chodzi? Jak ja umarłem do cholery? Nie wiem, to sens strzelać znikąd. O. Mówiąc krokodyl, kurwa się bije. Tu też jest arsenał! No to chuj. Zapiszcie go sobie.
Ja się zrespiję w ogóle z innymi rzeczami na starcie i muszę kurwa jeszcze raz wybrać. Co byście tam Gaspi robili w ogóle? What the fuck? Co what the fuck? No nie, że tam robiliście jakieś dziwne rzeczy, nie? Jakie dziwne rzeczy? Kurwa, popatrz. No tam u was w tej pozycji dziwne całą rzeczy. Całą kadrę narodową wyjebało. Mazie, nie rozumiem cię w ogóle. Oni się wbili nie przez mur. Ja się wbiliśmy przez mur, o to ci chodzi. Aha. I nie wiem, czy te pojazdy są tak, ale Maku wszedł do tego pojazdu i te działka chyba się sfokusowały na nas i nas rozjebały. Bo te działka są jakby osobnymi dronami, one nie są jeżdżące. Dlatego Mazia dostał kurwa na plecy, a jak chciałem go uratować, to cóż, nie wyszło. No cóż, życie. Okej. Okay. Ja tu jestem, chłopaki, nie musicie mnie pingować. Możesz mnie tepnąć? A. Kurwa. Tu jest Gaspi? Nie, bo widziałem jeden. Znaczy, chciałem wczytać loadout. Mazie ciebie? Nie, jeszcze nie, 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 nie. Okay, chciałem wczytać loadout, kurwa. Nie wiem. Ja nie umiem robić tak, żeby to się kurwa naprawiło. Ale co? Loadouty wczytywanie. Nie, w sensie chciałem zapisać loadout, wczytałem przez przypadek. A działają z loadouty jakby co. O, no to już coś. Dobra, możesz mnie tepnąć. Jo. No kurwa, cię już na słońce. Nie myrdaj się tak. Jestem. Ja ci przyjmuję. Po co marnoleczny, jak mogę nastawić? Czek. Naprawdę. Długie człek. Okej, jaka jest sytuacja, Rodo? A więc tak, odpaliliśmy parę ataków tutaj na drodze i dalej przemieszczamy się w kierunku naszego zbawienia. Znaczenia. Znalazłem ciało plutonowego. Przyjąłem, ruszamy się do najbliższych bunkrów na south. Potem będziemy przemieszczać się wzdłuż muru. Na south są bunkry, takie kurwa jakby pojazdowe. Biegnę do nich właśnie. Wszyscy mają tam się zebrać? Tak, biegniemy do nich, potem będziemy się przemieszczać dalej w stronę west. Kąta. Majster Bu, biegnijcie do tej kopuły rozjebanej, w sensie tej z fundamentem. Bubu, na twoje prawo to jest. Jak do niej dobiegniecie, osłaniacie resztę i my biegniemy dalej po prostu. Jesteśmy przy kopule. Dobra, Rodo, biegniemy. Podchodzimy pod ten budynek. Chodzimy w niego. Alfa do Fok, odbiór. Foki zgłaszają. Chodzimy do białego budynku. Gdzie pojechaliście, bo była tam gościa od plutonowego. Jesteśmy w białym budynku na west. Sprawdzam dół. Czysto. Prawie mnie Maku zabił. Zamknięte. Piechota meldować. Pozamykane są kłódki jakieś kodowe założone. Góra, wchodźcie na górę, najwyżej na lapie będziemy obserwować teren. 70 czek. Czek poprawny. Myślałem, że foki wypowiedzą tutaj. Tutaj alfa, zabezpieczamy budynki na zachodniej części placówki, wchodzimy do białego budynku, to jest jakiś biurowiec lokalny czy coś. Przyjął, jeżeli wszystko sprawdzicie, wycofajcie się, idźcie do następnego punktu, piloci zbombardują tą placówkę. Jesteśmy na dachu. Czyś to?
O, Majster, weź kogoś i pójdźcie do tamtej wieży, o. Dobra. Obu idź z nim. Dobra, gdzie co? Tamta wieża będzie z naszym celem. Tamta wieża, dobra, chodzimy. Chłopaki, Majster i Bubu sprawdzają tą wieżę na będą sprawdzać tą wieżę na Southwest, więc nie strzelajcie do nich. Proszę. Idziemy do wieży. Czysto. Okej. Wieża czysta. Przyjąłem. Dobra, panowie, wynosimy się przez główną bramę. Rozkaz dowództwa, teraz to piloci zbombardują. Wynosimy się przez główną bramę. Ona jest koło wieży, tam gdzie jest Majster i Bubu. Mamy też wychodzić? Tak, wszyscy się wynosimy, ustawiamy perymetr obronny gdzieś na skrzyżowaniu najbliżej na mapie. Ja tam będę stał już na was czekał. Zabijaka został jumperem. Co zrobił? Żyje. Upierdolił się. Poki tutaj Alfa, raz ze swym drużyną wycofujemy się z placówki, żyje, wszystko sprawdzone, nie widzimy wrogów. Co jest złamane? Ploki, powiem tyle, byłeś potrzebny. Foki, my też się wycofaliśmy. Tam przed bramą, nie? Wasze lewo jakby co. wasze lewo! Rado, tu! Idzi. Tu jestem! Maku, wróć się, kurwa! Bo będziesz dostawał po nogach, kurwa, żebyś miał nogi połamane. Maku, torpeda. Dobra, chłopaki, pomyliłem was z fokami. Jak coś, jak jeszcze nie wybiegliście, to biegnijcie na te skrzyżowanie. Alfa do papy, wszystkie drużyny wyszły z placówki, można je bombardować. Jaki jest nasz kolejny cel? Daj mi jak. Panie Plutonowy, załatujmy maka po tubę i wycelmy w mafito. Na mapie macie oznaczoną stację nadawczą, jest to na takiej małej wysepce. Jeżeli chcecie, może zająć się tym pilot. Rozstawić się. Patrzeć kurde i cały czas Ander, na terenie wroga. To ja już ruszam na Southwest ze swoimi. Mają ponad podobno helikoptery przylecieć. No tu przed chwilą mi tak powiedział na radio, że możemy my to zrobić, albo no, piloci to zrobią, ale jak mi wiecie, piloci to dobrze zrobią. Tak. Aha, no trudno. To ruszamy w takim razie. Czemu nie mogę pistoleciku przeładować? Ty mi pozwalasz nosić tą broń? Nie, nie pozwalam, wypierdol ją. Teraz ją zobaczyłem. Dobra, drużę, tak samo ustawienie jak poprzednio na Southwest. Z przodu zwiadowcy, a z tyłu zamyka zabijaka. Dobra, piechota do mnie, wyruszamy. Ruszamy. Przyjąłem. Na Southwest centralnie, Majster za bardzo w lewo wyjebałeś. Na lewo są nasi. Piechota, tutaj papa, zmiana planów, idźcie w stronę miejsca zbiórki, gdzie zgarnie was helikopter. Wasz wcześniejszy cel zostanie po prostu zbombardowany. Czy mamy się kierować na lądowisko, tak? Dokładnie tak. Dobra, zmiana planów, kierujemy się na Southeast. Idziemy do lądowiska. Nie, na następny punkt na South. Biegnij,
Dojdźcie do drogi, będziemy się potem kierować drogą. Na nasze lewo są foki, nie rozjebcie ich przez przypadek. Foki tutaj alfa, właśnie przecinamy wam drogę, nie rozpierdolcie nas przez przypadek. Kontakt 170 South. Kontakt 170 South w miasteczku. Jeżeli widzicie, to rozpierdolić. Budynek. Jest ich więcej. Cała zasrana wioska. Stałem. Mam. Bandażuję się właśnie. Zbalę się tego obrazu. Ja pierdolę. Zacięcie. Brodo, przejmij na chwilę obecną, ja mam ciężką rękę. Majster Bubu, meldujcie status. Wyeliminowaliśmy kilku, ale cały czas przybywa. Żółty dym właśnie nam zasłania widok strzelecki. Obejdźcie to jak najbardziej z lewej. Cały czas w razie kontaktów meldujcie. Przełam, flankujemy. O! Chyba który zginął. Padają chyba, wykrzywiają się. Łe! Przed nami są Azymut. Azymut 170 przed nami leży w gdzieś trawie. Młody, żyjesz? Młody nie żyje. Kurwa. Bubu nie żyje. Przed nami jest, na sam centralnie, za drzewem. Padł, dobra. Ała. Obchodzą nas. Brodo, cofaj się, wycofujemy się. Osłaniam. Młody, cofaj się. Poki, tutaj alfa, wycofujemy się z pozycji. Przyjąłem alfa. My jesteśmy już na stacji nadawczej. Radar się położył. Weź go i cofaj się. Oj, Majster, bo unadujcie. Jak go zostawię, to teraz zachnie. Tutaj papa do piechoty, pilot czeka już na miejscu lądowiska. Problem mamy, bo tak Rodo się przekręcił, a ja tak lekko na czarno-biało widzę. Najbardziej się cofnij tak jak możesz. Tutaj alfa do papy, aktualnie jesteśmy pod ciężkim ostrzałem w wiosce oznaczonej Rodo się przekręcił, ja jestem cały już. Przepraszam, zielonym markerem ogień. Przyjął, wyślę to zaraz samolot albo helikopter. Cofamy się. Cofajcie się, tam się wyleczymy. Ja was osłaniam, cofajcie się. User left your channel. User joined your channel.
zakieramy, osłaniamy. Cofajcie się, cofajcie! Dobra, myślę, że już można biec. Biegnij, biegnij, biegnij! Dobrym pomysłem by było pójść do Silsy. Oni są na stacji nadawczej, chuj nas zostawili. Weź mnie, młody połat, ja osłaniam. Jak możesz. Robię to. Papa do piechoty, celujcie się jak najszybciej na punkt zbiórki z helikopterem. Tej Alfa do papy, jeżeli to będzie możliwe, postaram się jak najszybciej, jednakże że straciłem połowę stanu osobowego. Przyjął, na wasze pozycje został wysłany jeszcze drugi helikopter wsparcia. Ściągam zestawy. Majster, żyjesz? Przyjął, zmierzajcie powoli w stanę lądowiska, lecz po drodze zahaczcie o drugi oddział. Majster ci padł. O kurwa. Bandażuje go. Klatę mu bandażuje. Daję mu liter. Dobra, bandażuje mu klatę. Może strzyć mu rękę od razu. Klatka załatana. Brak tętna. Dałeś mi morfinę czy coś? Nie, jak na razie. Dobra, to sobie dam. Dobra, na chwilę podejdę do przodu, sprawdzę jak wygląda sytuacja. Przyjął, kontynuujcie misję, dużo mamy takich dwoje. Co słuchać te komunikaty, dziękujemy za komplement. Radzieciek? Poprawny? Jak ciebie słyszę, to chyba też poprawny. Kto jest za mną? Zabijakę. Okej, Bubu, cofnij się centralnie na north, mniej więcej w tamtym kierunku, tam gdzieś stoi młody z majsterem. Obserwuj. Weź go tam, ubezpieczaj. Młody, wysłam do ciebie Bubu. Reszta idzie ze mną i sprawdzamy ten obiekt, kurwa, tutaj. On już jest cały. A, no to kierujcie się w naszą stronę. Bubu, możesz wrócić. W stronę south. W stronę south, tam gdzie wcześniej był kontakt. Sprawdzamy, okay. Czy, kurwa, wybito to. Znowu, kurwa, co słyszę. To nasz... Sorry, to tu akurat nasz śmigłowiec. Nie śmigłowiec, coś innego. Popierdolony z mych słuchów, ja kurwa słyszę coś, czego jeszcze nie ma. Też słyszę. No właśnie. Patrz jak się ułożyło to gówno tutaj. Jesteś pod tymi budynkami? Tak, to my między budynkami. Idziemy na znacznik ogień. Przyjąłem. Foki tu do Alfy. Skąd mieliście kontakt? Czy to były jakieś konkretne zabudowania? Jesteśmy na ogniu.
Był kontakt z miejsca zaznacznika zielonego ogień. Aktualnie jest kontakt przerwany, nie widzimy wroga. Młody, idźcie dalej na south drogą, będziemy czekać. Przyjąłem. Przyjmiemy kilka zabudowań, wtedy będziecie mogli do nas dołączyć. Widzę was. Dobra, chłopaki, kierujemy się na Southwest. Tak, zwiadowcy, idźcie przodem. Foki są na Southwest. To kiedy idziemy do Fok? Są przy bramie. Poinformuj ich, żeby do nas nie napierdalali. Młody, ale trzymaj się tej formacji w miarę dobrze, nie? To, że foki są pojebane, znaczy, że my musimy. Majster, sprawdzaj mi prawą flankę. Jak foki przyszły z prawej, to prawa będzie wolna. Bo foki były na tej placówce. Dobra, to obserwuj lewo. W tym momencie omijamy foki od lewej, idziemy w stronę helikoptera, bo on ciągle chyba na miejscu siedzi ten. A helikopter jest? Na south, teraz centralnie, słyszę go. Przejąłem, idziemy. Tutaj alfa do fok, kierujemy się na south, w stronę lądowiska. Znowu słyszę, że to jest south. Uwaga, piechota, olewamy stację nadawczą następną. Zostanie na nią wykonany ostrzał. Lecić od razu na szpital. Alfa przyjęła. Majster, jak ten, jeżeli na szpicę, to ty poprowadzić gdzieś na sobie, ci ubezpieczam flankę lewą. I czasami prawą, jak lewą nie ma potrzeby. Musimy wybić, przyspiesz. Tam z tyłu zróbcie jakąś cel do szachownicy, a nie gęsiej ujdziecie. Lądowisko będzie przy tamtych zabudowaniach na wprost. Tutaj alfa do papa, zbliżamy się do lądowiska, odbiór. Powtórz proszę komunikat. Alfa zbliża się do lądowiska, odbiór. Przyjął, atakujcie na foki, startujemy. Po dotarciu na lądowisko zabezpieczamy teren, ląduje śmigłowiec, czekamy na foki i wypierdalamy z tej części wyspy do następnego zadania. Następne zadanie będzie zabezpieczenie szpitala. Obejdźcie ten kompleks od lewej i kierujcie się na stronę lądowiska. Większe odstępy z tyłu, panowie. Młody, nie biegaj z tą lornetką, kurwa. Zabezpieczamy wyrwę. Jestem, idźcie dalej. Wchodzimy. Nie przez środek, od lewej. Wychodzimy.
kompleks raczej czysty. Śmigłowiec stoi przed nami, możecie opuścić broń. Kurwa sam robisz. Ciężko wytłumaczyć, co jakaś magiczna siła mnie przerzuciła tutaj związanego. Alfa tutaj Poki wchodzimy do, na lądowisko. Poki tutaj Alfa znalazłem twojego KM-istę. Wiem, bo został magicznie usunięty najnowocześniejszą technologią. Okej. Okay. Dopakować się do tego, do helikoptera. Spokój, bracie. Zwiedziliśmy przeciwników z zaskoczenia. W sensie? Przepłynęliśmy kurwa rzekę, jak poszliśmy na stację nadawczą. Dlatego was tak byli. Przeciwnicy kompletnie nas się nie spodziewali. Oni byli zmyceni w drugą stronę. Baku wyskoczył i krzyknął kurwa Avada Kedavra z kurwy syny. I zaczął pójść do nich z KM-a i wyciął ich. Nas na punkcie ogień przeszpiliły chyba trzy oddziały wroga. Pany walki szły? No w momencie, kiedy wy się tutaj świetnie bawiliście, my byliśmy, pływaliśmy i widzieliśmy, jak A 70 kurwa rozpierdala się o tafle wody. My się dobrze bawiliśmy kurwa. Traciłem połowę stanu liczebnego. Sorry, 75% stanu liczebnego. Po czym kurwa magicznie coś ich wróciło. Kurwa, ja pierdolę. Ja to ci powiem tak. My to się bardzo dobrze bawimy. Pływamy sobie, odpoczywamy. Piłeś tutaj kiedyś zdrowego kokosa? Wiesz co, mnie bardziej interesuje wypierdolenie tych kosmitów z tej planety, zamiast picie kokosa. Nie wiem, ja bym wybił kokosa. Panie dowódco, mogę prosić o zmianę dowódcy POK? Po lewej stronie lotniska, więc prawą mogę wybrać dowoli. Nie rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ja uwielbiam po prostu pić z kokosa. Robisz lubię sety? Kurwa! Jak się wbije na odpowiednią głębość, to się boki wysuwają, żeby się nie mogła tak łatwo wyjść. Nie wiem, ale broni naszego plutonowego. A bronimy go? A pokaż kurde, a pokaż magiczną sztuczkę zabijacę. Dzieci, spokój. Nie działa. Kurwa, jak ja bym walił z tego RPGa. Dobra, idę. Hunter, daj mi ASG-ówkę, bo nie działa. Hunter, pakuj swoich do helki. To wy nie lecicie pierwsi? Tak, najpierw poleci Oliviero, zrobi zwiat, ja będę sobie wolutku za nim leciał. Tatra, powiedz mi teraz, mamy lecieć dwie drużyny, czy osobno drużynami? Mazia, weź go poskładaj. Hunter, mam pytanie. Nie słyszę cię. Bardzo ważne. No tam, bracie. Coś mówisz? No, migi mówi. Razem. Tak, lubię jeść. Ja kurwa, ale ze swoich. Słyszysz mnie teraz? Tak, teraz tak. Mówię, że do tego śmigłowca chyba nie wejdziesz ten. No, ten tego. To Foki jest drugi śmigłowiec podstawiony. To Foki lecą pierwsze, bo są komandosami w końcu. Przyjął, dobra, to wybiegniecie tam, że mówię. A wy jesteście najlepszą piechotą świata. Tak, kurwa, z pizdy. Jestem normalną piechotą. Wypierdaj do helikoptera, nie wkurwie. Ale to ty kurwa, ty powinieneś lecieć. Czemu? Bo jesteś najlepszą piechotą świata. Na komandos dalej jest lepszy. Pakuj się. Wyłączaj komputer, burzaj. Sam się pakuj. Wypakować się z helikoptera, Foki lecą pierwszy.
Dobra, lecimy do, wchodzimy do helikoptera. Panowie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kaspi, słyszysz mnie? Tak, słyszycie. Jak teraz popatrzysz w twoje lewo, to tam jest murek. Za tym murkiem jest drugi śmigłowiec, gdzie będzie drugi pilot. Biegnijcie tam, są dwa śmigłowce. Foki za... raczej Foki, Alfa za mną. Przestańcie rozmowę z takim debilem. Gdzie my mamy iść? Na lewo, za murkiem jest drugi śmigłowiec. Przejął. Kurwa. Nie te lata. Jak wam, jak myślicie, że nie działa, to wszystkie keybindy się zmieniły na Shift V, bo to jest nowa wersja moda. A. Zresztą przez tamten murek nie dało się przeskoczyć, był za wysoki. Dało się, bo właśnie widziałem, jak ty przeskoczył. Ściana mnie zjadła. Nie przeskoczyłem. Pomocy. No cóż, młody będzie jako za... Ja już więcej nie chcę, ściana mnie zjadła. No, panowie, jeszcze nie wiecie, w jakiej gówno żeście wdeli. Ty znowu z tobą lecimy. Orwa, Oliver, gadacie, ale spokojnie, byliśmy w gównie, spokojnie. Poprzednich dwóch pilotów, którzy byli jako Top Gun 1, zaliczyło tu po lewa. A, ja zapomniałem, że my pierwsi lecimy, a oni za nami. No, nie to... no, co ty pierdolisz, oni pierwsi lecą. To? No to czemu tamten mi mówisz, że Oliver pierwszy leci? O ja. Jak będzie kontakt ze zwoleni na użycie br. Bo to są komandosi, którzy się boją, kurwa. To są tacy pizdowaci komandosi, bo jak stwierdziłem, że mają lecieć pierwsi, bo są bardziej zaawansowani w takiej doktrynie, to stwierdził, że my jesteśmy niby najlepszą piechotą świata, więc no. Omo komando. Tylko żeby mam nie lecieć pierwsi. Możesz strzelać, jeżeli będzie wróg, tak. A, jak znajdziesz szpital, to z łaski są... Oj, rozpierdol go. Nie ma tam cywilów. Ma kurwa obcisłe wszystkie, co? Brodo, możesz wejść na minigana z prawej. Dobra. Pamiętaj, jak zobaczysz szpital na kurwiej. Nie, nie strzelamy, nie, nie strzelamy w szpital. Kurwa, przecież to forteca będzie... Ale to są zbrodnie wojenne. Ale w szpitalu są niby cywile nasi. A niby... A ja mam niby amunicję i niby jej użyłem. A ja jestem twoim dowódcą. Panowie, Dolera. Słuchajcie jedno. Jeśli jest dowództwa, to wszystkie zbrodnie wojenne są nieobowiązkowe. Jeśli dowódca zostaje zabity, wtedy smycz zostaje poluzowana. Wtedy możemy robić, co chcemy. Amerykanie atakują. Czyli chcesz powiedzieć, że jak dowódca nie patrzy, to możesz robić, co chcesz? Tak, dopóki ma zawiązane oczy. Albo nie przytomny. Chcesz powiedzieć, że mamy go zabić? Nie. Mówię to, że jeśli dowódca nie widzi lub jest nieprzytomny, lub został zabity, to znaczy, że musimy ruszać forwards i atakować wszystko, co się rusza, żeby pomścić swojego dowódcę. Tak działają Amerykanie. No tak, i mówisz, klasa. Żeby położyć swojego dowódcę i potem ustalić szpital. To znaczy, jeśli dowódca jest, to tak jakbyśmy byli na smyczy. Jeśli jak dowódca jest, żyje, to smycz zostaje spuszczona. Kurwa, strzelałem już. Ej, mam filozoficzne pytanie. Jeśli dowódca jest, a potem go nie ma, to znaczy, że jest, ale go nie ma. Kurwa, przygotować się. Kurwa, jebane foki. Czyż to foki do nas strzelają? No, nie, i nie tylko. Nie. Nie no, kopnę i zaraz tak dobrze, że polecą nas do tego szpitala. Foki nie tylko, bo też był chłop, który do nas strzelał. Dobra, jebę tego chłopa, Foki trzeba rozpocząć. Desancie, obrona okrężna. Ej, dobra. No gdzie chcesz, masz nas wysadzić stąd. Ale nie w powietrze, nie? No. Ej, jak ktoś na kurwi Foki, to opowiemy, że to był wypadek. Spokojnie. Brodo, jak coś widzisz, młody, tak chcą to napierdalać, nie? Dobra. Tam się tam lądują, ale pizdy. A ja tam nic nie widzę. Dwa, dwa. Powoli do przodu. Spokojnie. Jeszcze Teddy. Mamy dużo fok. Teddy. Zanim wylądujemy, to idą do obiektu. Jak to? Rozstawiamy się po dachu i obraniamy teren cały dookoła. Patrzę north. Biegnę już na south. Alfa do fog, właśnie zajmujemy szpital od góry.
Wchodzimy od dołu, Alfa. Patrzymy. Są na dole prawa. Schodzę w dół. Zaraz wyciąg kratkę. Rzucaj to granatem. Jestem na samym dole. Nie, nie rzucajcie granatów, nasi są na dole. O. To nie byłem ja. Chłopie, jak coś, to my jesteśmy w środku też. Kto został u góry? Mike, ten był jak to wiadomo, ma tyle co ty. Wejdźcie na górę i oceniajcie perymetry, czy coś nie idzie. Gdzie uciesz ty? Jeszcze. Sirsy są za rogiem. Mamy być na dachu. Tak, zostańcie na dachu tam. Przejąłem. Patrzę koniec drzwi. Alfa, tutaj foki, potrzebujemy medyka. Młode foki potrzebują medyka. Jak ich znajdziesz, to idź do nich. Wysyłam. Są przy parkingu. Dobra, wszyscy poza młodym idziemy do góry. Alfa do papa. Akurat, Alfa do papa, zabezpieczyliśmy szpital. Jakie są dalsze rozkazy? Odbiór? Przyjął jeden ze śmigłowców, właśnie będzie lądował na dachu. Niech jeden oddział się w nim zbierze. Nie ma tam żadnych cywilów? Widzimy tylko tych kosmitów, żadnych cywilów naszych. Przyjął, podobijajcie ich na wszelki wypadek i się pakujcie do śmigłowców. Alfa zaraz śmigłowiec ląduje na dachu, będziemy się tu nie zbierać, foki pójdą później. Młody, jak połatasz ich na dole, to biegnie od razu do góry. Zabijaka padł. Przyjął. Jak padł? Zjadły go schody. Znowu. Ogarniam go. Jesteśmy na samym dole. Ja pierdolę. Dobra, młody, powiedz fokom, że jak się ich połatasz, to niech idą pierwsi, bo zabijaka jest w ciężkim stanie. Ja pierdolę. A ja nie mam siły. Ja właśnie też go łatam, spokojnie. Weź mu starzec załóż na ręce, jak masz. O, obudził się. Kurwa, czy ty weszłeś w dziurę w schodach? I mijałem Roda, po czym nagle wpadłem w dziurę. Ma ktoś krew dać? Nie. O, kurwa. Nie możemy. Tego nie możemy. Ja pierdolę, to za dzień. O, dzień dobry. Panie Bluto, na wy. Co tu się dzieje? Co tu dzieje, panie koledzi? O, kurwa. Trzymaj ci stazę. Powinno być git. Idziemy, stawaj, kurwa. Rozwodzany, ale jest. Przyjął, wsiadajcie do śmigłowców, one was zabiorą następnego celu, gdzie możecie się przezbroić. Alfa, my jedziemy jako drudzy. Młodzi, chcesz żyć? Młodzi?
nie. Na dachu jestem. Zajebiście, chodź do mnie. Pakować się trochę. 5 sekund. No i jest nasz kochany woźnica. No, no, tak, tak, tak. Woźnico, piłeś? Tak. Jest. O, dobrze. Jakbyś nie to by był smartnie wyglądał. Dobra, problem tego, kto został. Wszyscy są tak czy siak. Mam wrócić do bazy z... No? Jak coś, to możesz wrócić, bo ja nie mam krwi. Kurwa, gdzie? Zabij cały. Co ty? Masz lizaczka. Ja dopiero wiozę. Panie pilocie, dziura w samolocie. Na punkt zrzut piechoty. A pytanie, a w tym szpitalu byli kosmici? Tak. Ta. No to chuj się, tyle dowiedziałem. Nie wiem, tak się zerwał? Czy na pytanie. Papatku, czy mam zrzucić piechotę, którą mam w śmigłowcu na zrzut piechoty? Hunter, chłopaki, tak po cichutku, w drugą stronę się przezbroić, tam macie pojazdy. Zaraz mogę zajebać wami z drzewo. Na, tego według planu to na zrzut piechoty mieliśmy lecieć. Mogę ja ci odpowiedzieć. Bo zanim ty się dowiesz odpowiedzi, to... Już się dowiedziałem. Aha, dobra. You are flying into a blink and ski. W ogóle tak trochę niby kosmici, niby nie wiemy co to jest, ale kurwa trochę mało wsparcia z powietrza mają. Tak trochę kurwa przeważamy ich. To są potwory z V-Rise. Czego? Czego? V-Rise. Czego? Czego? Vampiry. Ja nie wiem o czym on mówi. Jakieś kurwa farmafony wpierdoli. Jakieś wampiry. No raczej nie jest się nic, więc... Skąd minąłeś wiesz, rzut jakby co? Aha, dobra, nieważne. Nie musisz na mnie krzyczeć. Nie krzyczę, tylko mówię. No krzyczysz na niego. O kurwa! Ta. Na prawo! O kurwa! O Jezu! Co się stało? Jakaś kurwa bomba jebła. Oj? Maku się spierdział. Kurwa. O nie, panowie, nie mam więcej. Niestety dalej to analizujemy. Alfa to papa, jakiś wielki wybuch był na west, na east od pozycji drzwi piechoty. Ło! Ale szczęście. Proponuję nie lądować. Znacie na lewo rosomaki jakieś, kurwa, to sobie weźmie tam. Przyjął, lądujesz? Kontynuujemy misję, tak, zobaczymy co dalej będzie. On musi to wykalkulować. Wyskakiwać. O kurwa. Wejdź z tego pojazdu, najpierw się przezbrój młody. Sprawdzałem, czy jest paliwo. Jest? Na maksa. Póki tu Alfa, gdzie jesteście? Oni chyba mają AA. Tutaj Foki, jesteśmy na górze MT Asomo. Jest tam pełno pojazdów, potrzebujemy wsparcia cię. Zrozumiałem Foki, przezbroimy się i jedziemy. Dobra, biorę PMA. No bo ja tylko by... No bo ja amunicję mam. Ja to też chyba wezmę PMA. Więcej amunicji.
Chłopaki, jak się przezbroicie, to żeby było lepiej, to zwiadowcy nasi będą służyć jako załogant, i znaczy strzelec i kierowca tego tamtego marszala. Też chcę strzelać. O kurwa. O kurwa. Za dużo od nas wymagacie. Dowódco. Byłby wy. Oj. Proszę o to 5-tonowe instrukcje, jak odpalić ten oto pojazd. Powodzenia. Zaraz powinniście ich widzieć, będą na ist. Jako kierowca? Wszyscy są? Nie, nie wszyscy. Potem jak wejdą wszyscy, kierujemy się na szczyt tej góry, na tego, na 82. Tam są nasi. Póki tutaj Alfa potwierdź, jesteście na wzgórzu, tak? I tak, jesteśmy na górze MP Asormo. Zrozumiałem. Pakujcie się do pojazdu. Przeszpaliłem się, idę. Jestem. Dobra, ruszamy na szczyt tej góry na wprost, na east. Podjedź od lewej, będzie ładnie lepszy podjazd chyba. Dobra. Alfa, tutaj Foki, przemieszczamy się na kolejną, kolejne wzgórze. Zrozumiałem, Foki, my mamy marszala i razem z piechotą ruszamy w waszą stronę. Na sam szczyt? Nie, podejdź tu na wprost, dosłownie na wprost, nie wierzę na szczyt. Gazuję tam bestię. A jest palina. Firmowe paliwo, firmowy samochód. Amerykańskie paliwo, kurwa. Amerykańskie paliwo. Pieniądze. Dobra, kto jest na strzelcu? Ja. Ja, czyli Majster? Tak. Dobra, wejdź już na strzelca i obserwuj teren. Podjedź się do przodu. Jakby co, to chuje widzę. Wróciłem. Tak może być? Tak, jedź na drogę i dojeżdżamy do naszej, którzy biegną na następne górze. A co z tamtym drugim pojazdem? No nie wzięli go. A. Tu się dziwisz, tym pechuje, to tym pechuje. To tutaj papa, nasze jednostki na to powinny właśnie wjeżdżać na teren lotniska na odbiór. Dobrze, w ogóle jadę? Tak, 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 dobrze, idziesz na lewo teraz. Najgorsze jest to, że tutaj naprawdę gówno widać i ja nie widzę czasami. Klikniesz prawy, masz bliżej ekran, a jak się wychylisz, to widzisz więcej. O, dzięki. Dojedź do końca drogi i stoi. Wtedy piechota do końca drogi, czyli jeszcze dalej. Tutaj jak się skończy jakby ten nasz jakby pas równy. Piechota zaraz zejdzie z wozu. Stój. Z wozu. Z wozu. Rod, do tyłu dowodzisz desantem. Dobra. Okay. Mam być w pojeździe? Załoga pojazdu zostaje w pojeździe. Fajnie mam. Przejął. Ty też to wziąłeś. Powolutku i do przodu. Ruszaj powoli do przodu. Znam jakieś dziwne coś. Pojazd. 85 na pasie startowym. Nie widzi się to pojazd. O, widzę! 86 na pasie startowym, są pojazdy. Widzę. Mam ruszać? Podajcie metry. Kierowca stój, strzelec może strzelać. To ja ich nie widzę na tym 86. Za drzewem przed terenie 86 stoi. Wychodzi z niego piechota właśnie. A to nasz czołg, dobra. Ej, Byski, tu co masz?
jestem też gotowy, będziemy podjeżdżać za 86, centralnie za drzewem jest niebieski pojazd i dwóch jakby kurwa ufolutków. Postaram się go zrepagazać, ja baśko... Pojazd jest zniszczony, ale piechota wyszła. Strzelec, jak coś to pod N możesz sobie chyba włączyć termo. A jak nie, to po plus minus na numerycznie przybliża się na nasz obszar. Dobra. Teraz tak, kierowca trochę do przodu, piechota idzie za piechota do pojazdu. Dalej was desantujemy. Kierowca stój na chwilę. Jak piechota wejdzie, to ruszamy, potem ich desantujemy dalej. Część jest nasza, jeżeli... pojazdu! Jedziemy. Twój krawat skrywa granat. To wyjdzie? Szybko. Drogą na następne wzgórze jedź. Na lewo teraz. No. Ciekawe, kiedy dostaniemy RPG. Iść to hełm, tu jest nasza piechota z przodu. Jedźcie, jedźcie. Nie przejedź ich tylko. Szybciej wykurwujmy do boki. Zatrzymasz się przy tym bloku i wysadzisz desant. Zabij. Co? Jaki jest twój ulubiony Old Spice? Szybki. Demony. Stój. Desant. Wyskakujemy. Pojazd do przodu. Na grań, na skraj właśnie tutaj, no. U. Coś takiego? Pod, nie, dalej. Musisz mi wiedzieć więcej. Stój. Za pojazd, na prawo, bek, na prawo, bek, napierw dalej. On chyba nie, nie obsługiwalny już w przerwie. No, ty, co to jest za mech? Jakiś mech na... Mech jest nieobsługiwalny już, rozpierdzaliśmy go 40. A to są te zabawki jak masz na konach, nie? Wysadzisz go? On już jest nieobsługiwalny. Dobra, desant, idziemy powoli do przodu. Wybadamy miejsce pojazdowe, no proszę się. Poki tutaj Alfa, jaki jest wasz status, odbiór? Jesteśmy już przy lotnisku, za chwilę będziemy na niego wchodzić. Został mi tak naprawdę tylko jeden człowiek. Znaczy ja widziałem twoich dwóch ludzi biegnących gdzieś na prawo, a z lotniska właśnie przyjeżdżają nasze jednostki. Oni niestety nie istnieją już. Do tego miejsca, gdzie jesteśmy, możecie podjechać śmiało. Dobra, ruszaj do naszych. Do przodu maksymalnie. User left your channel. User joined your channel. Papa tutaj, Alfa do Papy. Powiedz nam, jak mamy zabezpieczyć to miasto? Zniszczyć wszystko, co się da, czy zabezpieczyć tylko lotnisko? Zostaliśmy stąd. Wyczyścić się ze wszystkich ufolotów. Jak dojdziemy do drogi, kierujemy się w prawo. Z lotniska przyjeżdżają nasi, więc na drodze w prawo. I czyścimy całe miasto przed nami. Azymut 150. To 43. Zajebiście. Przed nami drony w powietrzu. Chowacie, chowacie. Jeden stan. Drugi jest na 166. Nie wiem, czy on żyje, czy nie. Chyba nie, to nasi tam są. Dobra, ruszamy wzdłuż drogi. Ruszamy wzdłuż drogi, ten dron nie istnieje. Powoli, powoli, powoli. Zabijaka, żyjesz? Żyję, żyję. Młody? Batam go. Batam je. Dobra, skręć na lewo, na lotnisko. Dobra, widzę. Prawa. Na lewo na lotnisko, tu jest wyłom.
Na drugie lewo. Jeszcze bardziej do... Na North East teraz musisz jechać. Dobra, stój. Jak coś, to możecie trzeć do swoich, uważajcie. Dobra. Wiem, właśnie poszedli mnie, więc odpowiedziałem ogniem. O kurde. Wrócić na... Za nami! Dojdź do naszych, dojdź do naszych. Jest na drodze, niebieskie gówno. Ładuję. Hej. Uważaj, że mam niepojazd. Zostałem. Konfrontujemy się z nim. No to uważaj, granat. Uzmok. Awalaj. Zabijała tu rada. Zajebiście, aż teraz krwawi, ale jak rozwalę. Nie podjeżdżaj tak blisko. Czy daś, pojazd wyeliminowany. Robisz go? Nie, nie musisz. Jedź na tą drogę na 300 między bloki. Zabiła K, where are you? Poleciałem do przodu, na prawo. I na lewo od razu. Na prawo czy cały czas do... Przód, prawo. Przed nami, stój. Na centralnie west od samochodu jest kilku piechurów, uważajcie. Na prawo od bloku, na prawo od bloku. 314. Jeszcze przejadę, może zatrzymać się tak. Mm-hmm. Przejedź za bloki zaraz i stój. Stój na 219, piechur wroga. Dobra, trochę osłaniam. Nie przeżył, dobrze. Stój, stój, stój. Stój tak, stoisz. Tutaj Alfa do Papy, nie wiem co z fokami, ale Alfa dzięki pojazdowi Marshall niszczy resztki wrogów, które spotykamy co chwilę. Odbiór. Gaspi, ty żyjesz? Żyję, jestem w pojeździe. Żyję, kontynuuję. Dobra. Widzę na was, jesteśmy przed wami. My się łatamy, za chwilę do was dołączymy. Dobra, spoko. Poki tutaj Alfa, jaki jest twój status, odbiór? Przeczesujemy miasto. O kurwa. To było bliskie. Sali jesteście? Tak. Sali. Dobra, pojazd skręcasz teraz na lewo i bardzo powoli ruszamy w stronę wybrzeża. Bardzo powoli, pamiętaj, oni są, nasi są za nami, musimy polegać na naszej osłonie. No teraz będzie w prawo i kieruj się do wraku. W lewo. Lewo. Już. Tutaj? W lewo, na azymut 206, tam jest wrak taki. Dobra. Wiesz co, mów mi bardziej azymuty niż lewo, prawo, dobra? Dobra, dobra, dobra. Tylko że wiesz, jak mówię lewo, to jest zawsze max lewo. Dobra, zapamiętam. Do tego wraku? Tak, omiń go z prawej i wieź na drogę. Tam za ten budynek następny. A nie, tam nie będzie drogi, to tu w lewo skręć, za wrakiem.
Dobra, już. Desant na dożacie za nami? No tak trochę nie, jesteśmy za burkiem. Jesteśmy za wami. Dobra, jedź powoli. Od razu lufa w prawo będzie za tym kontenerem. Tutaj papa, czy zabezpieczyliście całe miasto? Ej, chłopaki, chodzi. Jeszcze drona naprawcza. Jadę 10 na godzinę, czy zwiększyć? Zostaw tak. Czy sprawdźcie jeszcze raz, jeżeli tak, zbierzmy się wszyscy na lotnisku. Widzę foki na 119. Dobra, pakowajcie się do puszki, jedziemy na lotnisko. Widzimy chłopa, 177 przy latarni. Perymetr 200. 203. Na prawo od latarni morskiej. Padł. Zwaporyzowany. Cel zlikwidowany. Wskakujemy do was. Dobra, Rodo jeszcze wchodzi. Jedziemy na lotnisko. Jedziemy na lotnisko. Daj zabij, wiesz jak brzmi kosmita? Tak wjechać pod tą górkę przed drogą? Co? Jechać pod tą górkę czy tak drogą jakoś dojadę? Nie, drogą dojedziesz. A możesz teraz skręcić w prawo na ten wyłom. Dobra. Pierdolę. Ale wiesz, bez takich sucharów. No co? Jesteśmy. Uwaga, piechota, na lotnisku zostaną wysłane dwa śmigłowce. Oczekujcie. Stoi. Na niej, zabezpieczcie lotnisko. Dobra, śmieszki, wyłazić z pojazdu, róbcie okop przy tym hangarze. Jaki duży chcesz ten okop? Jakbyście się tam zmieścili i zabezpieczyli teren. Alfa tutaj Foki. Macie może medyka? Jesteśmy na lotnisku. Też jesteśmy na lotnisku, mamy medykę. Jesteśmy po sobie za hangarem, przez który biegniesz. North East na 60 to jest jakiś niebieski pojazd, który funkcjonują mu silniki. No spierdolę. Gdzie? Na 60. North East na 60, dokładnie perymetr. 60 do zewnątrz. No widzę. Ale nie ruszę się. Ale działa, silniki mu działają. Potwierdzam, możecie strzelić. Backblast! Czysty masz. Gaspi! Tak? Jednak nie było czysto. A co, zesrałeś się? Nie. Oni oberwali od backblastu. No bo jak biegli, kurwa. Nie wiem, trochę lepiej, ale załatwiaj. Zajebię już teraz. Czysty masz. Ej, a ten wrak na Southeasty. O, strzały. Na S. Panowie, on strzela. Z prawej, no. Na S. Grupa wrogów. Helikopter wpadł. O cholera. Kurwa, wszyscy zginęli chyba. Żyjecie? Ja żyję. Bo
Rado chyba dotykam. Tutaj Alfa Helikopter spadł nad naszymi głowami. Ile odżyje? Przyjął, pilnujcie dalej waszych pozycji, postaram się wysłać większe wsparcie. Obserwujcie, ja sprawdzę co z rannymi. Byłem. Tylko ja przeżyłem. Dobra, majster, masz wolną rękę, wiesz. Tylko ty żyjesz? No, tylko ja. Kurwa, ty jebany parciaszu. Ja kapałem mocno. Ja pierdolę. To ja mam do kopania. Pojazd, wybuchy na southeast, obserwujcie tam to wzgórze też. Jak jesteś na tym dowódcze, jak kliknie sobie plus minus, to też ci przybliżę od ekran na tej kamerze. Tak. Dobra, dzięki, ale chwilowo korzystam z prawa. Boże święty, nie co to odpierdala. Dlatego lepiej jest na tej kamerze dowódcze. A wiesz, że młody tylko przeżył, nie? No wiem, bo boku zakopał. O, czemu zapytać się tam tutaj poumierało? O nie. Ja się w tym usuwam. Ja już mam dosyć. Alfa do papa. Mamy się pakować z pojazdu do helikoptera i ewakuować? Czy jakoś go przekazać tą? Tak, się dajcie do śmigłowca, jednakże to musicie zapewnić jej wsparcie. Przyjąłem. Centralnie, centralnie na east praktycznie masz drogę. Dobra, wypakujemy się z pojazdu i zapierdolamy do helikoptera. Wszyscy do helikoptera. Przyjąłem. Majster, pierdol to działo, uciekamy. Rodo, pierdol Teo! Chyba biegnę po niego. Do helikoptera, już! Wszyscy! Działo nowym, no. Dobrze mówiłem. No, grało się w ostatniej razie. Ruszaj! Wszyscy, ruszaj! Ile tylko tego nas przeżyło? No to jest nasz oddział cały. No. A, bo tam są jeszcze, dobra, przepraszam. A, fucking boty zostały. Dobra, kliknijmy. Tutaj ten, kurwa, jak on był. Chuj, kto wie, ten wie, wiesz o co chodzi. Wziąłem załogę lecę. Tutaj ten, kto wie, ten wie i chuj, a ja nie wiem. Nie wiem, drzewo. Kto jest pilotem? Niko. Neguje możliwe kontakty w lesie. Lubisz tak pomiędzy drzewami latać? Tak. Zajebiście jest, bo tyle mogę ci powiedzieć. A dawaj beczkę. Ja umiem. A kto się rozbił? Oliwier? Tak, Oliwiera się nadrąbał. Póki zabezpieczcie miejsce lądowania dla helikoptera. Ja przejdź pod tym mostem.
Wyobrażasz sobie podwodny helikopter? Wiesz, że jest więcej samolotów pod wodą niż łodzi podwodnych na niebie? No. Tak. Chyba. Wow. I zabij. Co? Nie. Sprawdzam mączność. Kurwa. Młody! Młody! No. Młody! Ani nic, tak sobie przeklinam. Gdzie by was tu zrzucić? O, tam pod hangarem. Będzie dobrze? Nie. Yeah. No, aha, nie gorzej. Pięknie, aż w dupie pięknie. Brrr. Friendly fire. No. Nie, Tatra jest niebem Michałkiem. Na radio 110 może tu nas pogadać sobie. Dzień dobry. Witajcie żołnierze. Nasza misja udała się. Z tego co wiem, przynajmniej teraz. A niech ten debil skończy się kręcić. O, można zgadać, kurwa. A nie, nieważne. Jak gadasz na radio, to cię słychać normalnie, więc no. Będę gadał na krótki. Byliście bardzo dzielni, wielu was zginęło. Ruch był liczny, jednakże daliśmy radę. No i straciliśmy kilka miliardów na rakietach, ale co taki szczegół, było warto. Czemu nie skurwa Chińczykiem? Bo to jest NATO. Chiny w NATO? No ale mamy japońskich i chińskich korzenie w Ameryce. Dowódca powiedz Ameryki? Słowo. Twoja spróbować, a twoja rozmarować. Twoja na dupa. Generalnie panowie, ustawmy się zaraz, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, bo tak, zaraz znajdziemy jakiegoś kosmitę, powiesimy go za jaja. Wraz z Chinolem. I będzie dobrze. Jak nikogo nie słyszy? Mówię do Chińczyka. Bo on cię słyszy, jak ty gadasz do nas na radiu krótkim, to on cię słyszy, jakbyś gadał normalnie o kogoś. On przecież nie się bronić ty. Więc możesz sobie włączyć byle jakie krótkie radio, gadać sam do siebie na nim, a teraz na wyższe... Gada. Patrz, do nas gadasz. To się pokaże. Widzisz tam ten strzelnicę? Jak już to się kurwa... Jak już się strzelę, to się zrobi tak. Dobra, jeszcze ci tu wstrzyknę. Ja już celowany. Przepraszam. A wiecie, będzie pamiętać, mnie? To nie? Słyszycie tak. Mnie? Dobra. To się o. Tu ustawcie, każdy se może jeszcze powstrzymać na strzelnicy, zanim tam tu upośle. Tak, tu, bo nie tak walniemy sobie przy helikopterze. Czekajcie, dobra. Pedro, na ładne tło. O, ale walniemy kilona, tak? Jeszcze jak? Na co mam nie patrzeć? Już ustawmy po prostu po tej stronie helikoptera i będzie proste. Wyszedł z helikoptera, bo nie ma tego. Wiesz, że możemy po prostu się sami przemieścić, nie? Ale czekaj, bo ja muszę zobaczyć, jak wy się ustawicie, żebym ja wiedział, jak ja mam się ustawić. Poczekajcie. Młody, jebaj fotę. Dobra, to jest dla nas zdjęcia. Sil, wypierdolaj. Dobra, jeszcze to debile wylądują. Poczekaj, ja będę tutaj. Mogę ich zastrzelić. Albo inny. A strzelaj. Teraz jebaj fotę. A zapomniałem, że i szkolenie zmarło. Bubo, jak coś, to możesz kucnąć, bo chyba młodego zasłaniasz. Dobra, kończ to szybciej. Ja brakuję. Ja odjedę wszystko. Pan się rozpierdolił. Tak będzie. O! Lary. Lary. Ja myślę, że coś. Zabij w prawo, wyceluj! Nie ucieknie przed tym rodą! Zabij w prawo! Nie, wiem, że w prawo oni idą!
A mogę stać na helikopterze? Ej. Możesz. Tak. Nie masz psychy. Jak się skończy misja? Dobrze. Pytasz ma RPK. A to cieniu jest, kurwa! To! Cieniu pan! Sanitariusz! A, Hatek to w ogóle zrobił balzaimy z dobra! Mary rannego! Zrobimy zdjęcie. Dobra. Ja też jestem ranny. Trzymać ogień. Weźcie go na ramię, zrobimy zdjęcie na ramieniu. Maku, Maku, bierz go na ramię. Bierz go ktoś na ramię, robimy fotę z nim. Maku, weź go na ramię i tyle. Czekaj, go bazę na plecy. Tylko, że nieprzytomny. Ja mu adrenalinę wjebałem. Ty, ten, a Tatra jak tam mu nie da mu uleczenia, to on się nie obudzi? Obudzi. Tatra, to budź kolegę. Kurwa, pilot zwierzył. Ej, tęcza! Pilot to słowiański przykład. Ożyłeś! Widać, że Polak. Siema, co tam? Siema, do zdjęcia. Już. Panowie, ustawiać się wszyscy ładnie do zdjęcia, będę robił. Czekaj chwilę. Czekam. Chwilę. O, dawaj teraz. Na 3-4, jebać. Ktoś tu się chyba dusi. Ktoś tu się chyba dusi. Raz, dwa, trzy. Jebać, pis. Już? Zrobiłeś? Już zrobiłem, dziękuję wam bardzo. A teraz można zakończyć. O, Rodo go... i Rodo go zabił. Strajdowali się, kurwa. Młody żyje. Tak. Kto tam kurwa zajebał jedząca tak rozkrzaczony? Marodo. A to ja jestem. Wygrał, przeżył kurwa, jebany. Nie no, jest nieprzytomny, się wykrwawi. To. Kurwa, jaki Jezus. Rodo jak jedząca zajebał. To kto tam tubą pod nogi pierdolną? Ja. Oliwiera, ja już miałem walić tam, kurwa, nie zdążyłem. Zostałeś pod pachę, kurwa. Ja też miałem taki pomysł, ale nie zdążyłem. Ktoś napisał Gaspi zakończ, bo się wyjebałem. Fajnie, kurwa, ja też się wyjebałem. Ciężko, żebym zakończył, kurwa. To zakończymy jak staniesz. Ja pierdolę. Zakończymy jak staniesz, a ja dobiję młodego. Przecież Tatra też może zakończyć jak wstanie. Ale go wyjebało. Aha. Hej, młody! No kurwa, kto strzela, ja pierdolę. Idę po helikopter. No, tu jest ten dron. User left your joined your channel. User left your channel. User left your channel.